ponieważ na własnej skórze mogłem odczuć dobrodziejstwa tego, do czego on zaprasza, czyli lepszego odżywiania i postu. Przez długi czas wydawało mi się, że post to jest takie, no to nie dla mnie, tak? Bo zapracowany człowiek, bo jak będę mówił do ludzi i za słabny, jak mi potem będzie niedobrze, jak będę za mało jadł, albo coś się stanie takiego, tak, że będę zdenerwowany. Generalnie robiłem wszystko, żeby tego nie robić i moim ulubionym pokarmem była kawa, mięso, najlepiej takie mocno zesmażone, kofia schabowy, ale lubię, tak, nie wyprę się tego, ale kiedyś to było danie numer jeden, potem oczywiście słodycze i po obiedzie byłem jak betoniarka, musiałem się po prostu położyć z spędzenia, bo nie byłem w stanie zrobić nic innego. No i tak ten temat postu, zdrowszego odżywiania. Anna 13, panie Bartoszu, schudł pan. O, brawo Aniu, zauważyła, dziękuję. Więc poprzednie dwa webinary nie mogli mnie pokazać, bo jeszcze nie schudłem, ale powiedzieli mi, że jak schudnę, to mnie w trzecim webinarze pokażą, więc trochę schudłem, 7,5 kilo. Między innymi na rzeczach, o których mówi Marek. I chciałem wam powiedzieć, że to daje niesamowity efekt połączony. Wcześniej mi się wydawało, że to tylko skutnie się fajnie, ale z tym jest związane naprawdę dużo innych obszarów w życiu ze zdrowym żywieniem. I dam wam takie porównanie. Komar ugryzie cię i zrobi ci krzywdę tylko dlatego, że tego nie czujesz, bo cię po prostu najpierw nie czuje jakimś tym swoim szczypadełkiem i później no, po prostu robi ci krzywdę i wysysakę. No i myślę, że wchodzeniem różnych złych rzeczy w nasze życie też tak jest, że przez takie zaczadzenie, przez znieczulenie, które się odbywa poprzez zły sposób jedzenia i niezdrowy styl życia, wchodzą inne negatywne rzeczy do naszego życia i ja to zauważyłem. Byłem 10 dni na diecie, takie woda, warzywa i owoce, taki detoks, dosyć ostry. Po trzech dniach wyglądałem po prostu żółty, lory, bo to trzeba silne, blady, pracowniczki z biura mi mówiły, idź do domu, bo umrzesz to zaraz. Też tak czułem. Na 5., 6. dzień już było lepiej, a po 10. dniu, oprócz tego, że żona się śmiała, że gacie po prostu ze mnie spadają same na guziku, nawet powiem, że myślę, że te parę kilogramów mnie się spodobało, co dla mężczyzny z radosnym tematem, to zauważyłem, że to ma bardzo połączone efekty również na pracę, również na życie duchowe. Nagle to, że kurczę, parę rzeczy, które nie robimy, zupełnie bez sensu. Czyli ten odczadzony umysł od detoksykacji, tak? No to detoksykacja ma wywalić trochę toksyn w organizmie, trochę wywaliła, to wierzę, że mój system neurologiczny zaczął funkcjonować trochę sprawniej. Nawet sobie zrobiłem taką tabeleczkę, w której napisałem, ile robię rzeczy naraz. Zdałem sobie sprawę z tego, jak to jest głupie. Teraz tak po kolei po prostu z tych wszystkich rzeczy zaczynam rezygnować, na ile to możliwe, a nie dotarłbym do tego po prostu, gdyby nie ten wcześniejszy detoks, gdyby nie zmiana sposobu odżywiania, w ślad za którym będzie zmiana sposobu życia. Więc Markowi jest wdzięczny za odpowiedzi i chciałem być takim no, chodzącym przykładem, że to, o czym mówi Marek, ma sens. Między innymi dlatego, żeśmy się go zdecydowali zaprosić do tych webinarów i generalnie uważamy, że robi dobrą robotę. Widzowie to nas piszą. Tak. Głos. Bartku, przepraszam, jest wykręcić głos, bo tutaj wszyscy piszą, że ciszej. Czy teraz słuchać lepiej? Halo, halo, halo? Sebastian, musisz się wyłączyć. Halo, lepiej? O, no to jak dużo lepiej, no to dużo lepiej. Wystarczyło takim suwaczkiem w prawą stronę. Jeszcze wam opowiem jedną rzecz, żeby nie przedłużać tego wstępu. Z tymi webinarami, które prowadzimy z Markiem, jest związana też pewna ciekawa historia, która dla mnie konkretnie oznacza to, że to jest dosyć właściwy kierunek. Mianowicie, kiedy spotkaliśmy się w pewnej restauracji w Krakowie, w której kręciliśmy te filmiki zapraszające do tych wydarzeń, no to przywitaliśmy się, pierwszy raz się widziałem, akurat fajnie, tak, gościu robi dobre wrażenie, dobrze mu coś patrzy, siadamy sobie, no i jak się to mówi, taka gadka, szmatka na luzie, dobra, kręcimy, zaczęliśmy. W momencie, w którym zaczęliśmy, w tej sali restauracyjnej buch, pospadały obrazy, nie wiem, tam 4 obrazy zleciały na ziemię. Tośmy się zdziwili troszeczkę, myśleliśmy, no dobra, może to jest właśnie takie przeszkody pokazują, że warto to robić. Idziemy dalej, pierwszy webinar, my technologię webinarową od 3 lat mamy przetestowaną, robimy, wyleciał w kosmos. To wiecie, że 20-30 minut nie było żadnej łączności, drugi to samo.
I do mnie to oznacza, że oczywiście problemy techniczne trzeba naprawić, ale tego typu przeciwności myślę, że po prostu pokazują, że warto się tym zająć. I myślę też, że dziś bardzo wiele rodzin, a dzisiaj Marek będzie mówił o rodzinach, cierpi z tego powodu, że po prostu niewłaściwie się odżywia. Mózg zaczadzony, człowiek się robi bardziej zdenerwowany, mniej wyspany, mniej szczęśliwy, to swoje nieszczęście przelewa na bliskich i katastrofa na dłuższą metę gotowa. Dobrze. Ale na temacie zna się bardziej Marek, a nie ja. Dlatego Marka serdecznie zapraszam. Co do czatu, to dobrym wzorem z poprzednich webinarów zrobimy czat moderowany w czasie, kiedy będzie mówił Marek, a na sesję pytań i odpowiedzi później będziemy czat znowu załączać po to, żeby ludzi nie rozpraszać i Marka też niepotrzebnie. Także pozwólcie, że na chwilę czata teraz wyłączę. I Marku, zapraszamy Cię. Brawa dla Marka. W całej Polsce ludzie Ci widzą. Brawo teraz. Wskakuj na scenę, chłopie, i rób robotę. Na razie. Pani, proszę wygodnie usiąść. Czy dobrze mnie słychać? Raz, dwa, trzy. Uwaga, czekamy. Tak, no to pięknie, to nie traćmy czasu. Dzisiaj, jak widzicie, kolorowo i radośnie, bo rodzina, nawet koszulę specjalnie ubrałam kolorową, żeby było pogodnie. Jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiam, szczególnie wszystkich tych, którzy kupili moje książki, wszystkich naszych webinarowych fanów. Jest, nie jest smacznie, jest kolorowo. Dużo mamy fajnych maili o tym, że są pierwsze owoce Waszych poczynań jaglanych. Nie tylko. Dzisiaj przed nami na warsztat zdrowa rodzina, także dzisiaj na pewno będziemy starali się porozmawiać nie tylko o co dla dorosłych, ale również dla dzieci, ale będziemy to łączyć ściśle, ponieważ ta synergia jest dla nas dzisiaj konieczna i opowiem Wam też dużo o tym, jak w mojej praktyce dietetycznej najczęściej pojawiające się błędy można szybko rozkodować i usprawnić na tyle życie i trawienie i spożywanie tych produktów, gotowanie, aby faktycznie we właściwy, naturalny sposób to zdrowie odzyskać. Także reasumując jeszcze nasze ostatnie spotkanie, webinar numer 2, przypomnijmy, że sprawy przewlekłe będą zawsze. System nas nie edukuje. Także pamiętajcie, kochani, że trzeba wziąć zdrowie we własne dłonie. Śniadanie trzeba zjeść konkretnie, więc tu szybciutko teraz, żeby Was rozgrzać na klawiaturze, szybciutko paluszkami śmigamy, co jedliście dzisiaj na śniadanie. Raz, dwa, trzy, bo chciałbym zobaczyć, ale tak szczerze od serca. Kolacja i post jako podstawowy filar profilaktyki. To jest podstawa tutaj, połączenie właśnie, że cykl detoksykacyjny organizmu najbardziej jest funkcjonalny i skuteczny w nocy. Czyli to trzeba też zapamiętać bardzo dokładnie. Noc to jest czas, kiedy organizm się najbardziej oczyszcza. Nawadnianie organizmu podkreślam też, czyli kochani 30 ml co najmniej na kilogram masy ciała. Pijemy, wzmacniamy odporność w sposób naturalny. To dzisiaj jeszcze też troszkę powałkujemy ten temat u dzieciaków. Dieta odkwaszająca, sprawdzamy co jemy, kiedy jemy, jak jemy. Pamiętamy nasz quiz, który wyskoczył nam niestety troszkę w pierwszym odcinku z małymi technicznymi problemami, aczkolwiek udało nam się pokazać, że wszyscy w większości mamy dietę zakwaszającą. Także nie ignorujemy przede wszystkim tego, że dieta musi być właściwie skomponowana. I to w mojej książce, szczególnie jaglany detoks, pierwsza część, macie wielką tabelę, zanurkować, doczytać, tam są serduszka i do boju. Wychłodzenie kontra termos, czyli zobaczcie, ja też dzisiaj specjalnie chciałem Wam pokazać, że jestem z termosikiem moim ulubionym, także zachęcam też, żeby mieć zawsze dobry termos pod ręką. Przygotowałem sobie dzisiaj na przykład napar z kopru włoskiego, maliny i pipy. Także bardzo fajna kombinacja na wzmocnienie żołądka. Nie polecam taką kombinację. Osoby wychłodzone szczególnie zwracają uwagę jesień-zima na to, co spożywamy, czyli produkty wychładzają czy rozgrzewają. Detoksykacja emocjonalna, czyli nie rozrywamy naszego wątku holistycznej medycyny, szczególnie w duchu chrześcijańskim. Nie wstydzimy się tego na wdech Jezu, na wydech ufam Tobie. Także to też zachęcam do tego, aby konkretnie podejść do sprawy. I co najważniejsze, nie prosisz, więc nie masz. Prościa będzie Wam dane. Ostatni slajd naszego ostatniego webinaru, to też ważna rzecz.
wyobraźmy sobie, że Bóg wysłuchałby wszystkie nasze absolutnie na przykład na prośby. No to na przykład, jeżeli prosisz od rana do wieczora, że chcesz jeść tylko lody, no to wiadomo, że koniec świata murowany. Więc trzeba też z głową prosić i też właściwie zwracać się do życia w pewnej takiej pozycji, no, racjonalnego myślenia. Bardzo często powtarzam w mojej praktyce słowa świętego Ignacego Loyoli. Działaj, tak jakby zawsze wszystko zależało od ciebie, ale módl się, jakby wszystko zależało od Pana Boga. To jest podstawa. Także kończąc jeszcze podsumowanie, nie będzie dzisiaj też o konkursie. Na końcu powiem, kto wygrał nasze trzy książki, więc zaczynamy nasze rozważanie. Jak wzmocnić od dziecka? Zdrowa dieta kontra alergie, odżywianie w leczeniu infekcji, to jest bardzo ważne i tutaj trzeba szczególnie, kochani rodzice, przygotować sobie notatniki. Nietolerancje pokarmowe pod lupą, bardzo ważny temat, tu będzie bardzo dużo wiedzy i takiej sprawdzonej, praktycznej, uporządkowanej, choć dzisiaj mamy wokół tego ogromny galimatias, jak pokonać głód cukrowy, chyba największe dotychczas jest dla nas wyzwanie, no bo cukier jest wszędobylski i nas atakuje z każdej możliwej strony, więc też dzisiaj postaramy się Wam pokazać tutaj, kochani, jak sobie z tym wszystkim poradzić. No i ostatecznie, jak budować zdrowe relacje w rodzinie, czyli to jest podstawa, żeby też u fundamentu zawsze były właściwe proporcje, żeby nie oprzeć tylko zdrowia na talerzu. Startujemy. Kochani, każda mama jest domowym ministrem zdrowia. To, co spożywają rodzice, ma zawsze decydujący wpływ na dietę dziecka. Rodzina na widelcu jednym słowem. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ w tych dwóch zdaniach zawarte jest w zasadzie wszystko, co jest potrzebne nam do motywacji. Bez motywacji absolutnie nie ma reakcji. Refleksja jest potrzebna, pochylenie się dzisiaj nad tym jest bardzo ważne, ponieważ większość naszych problemów zdrowotnych, dietetycznych, jest z niewyedukowanego społeczeństwa. I nie liczmy na tą wiedzę, musimy zabrać się za to wszyscy sami. Na początek wzmacnianie odporności u dziecka. To jest podstawa. Te filary myśmy omawiali poniekąd śledziony płuc i nerek już wcześniej w webinarze numer 2, ale dzisiaj warto to przypomnieć, ponieważ no, lato, jesień i ma. To jest najlepszy czas pory roku na wzmacnianie odporności. Szczególnie zachęcam do stabilizacji układu immunologicznego poprzez odpowiednie gotowanie. Czyli nie bagatelizujemy szczególnie narządu numer 1 w odporności, czyli śledziony, która jest dzisiaj bardzo osłabiona. Przypomnę tutaj odciśnięte ząbki na języku, wyziębienie organizmu, nietrawienie produktów zimnych, kwaśnych mogą już sugerować, że nasza śledziona jest bardzo osłabiona. Trawienie i przyswajanie to też jest bardzo cenna informacja. Przypomnijmy, że nie jest istotne to, co zjemy, tylko to, co strawimy. Także jeżeli żołądek słabo pracuje, nie ma właściwego przyswajania pokarmu, no to niestety to zdrowie też trudno będzie ukształtować. Dzisiaj będziemy właśnie, otwierając tymi slajdami, te tematy dokładnie omawiać, ponieważ przyczyną niewłaściwego trawienia, a szczególnie przyswajania, jest bardzo często nietolerancja pokarmowa. I to podkreślam też w mojej praktyce, że bardzo dużo osób nie zdaje sobie z tego sprawy, jak to wszystko powinno funkcjonować w naturze, jak dzisiejszy świat współczesny, niestety dokarmiając nas produktami przetworzonymi, cukrem, no niszczy i rujnuje wręcz, można powiedzieć, naszą mikroflorę, naszą odporność i stąd później te wszystkie choroby cywilizacyjne. Uśmiechnijcie się, kochani, bo będzie pogodnie, obiecuję, także bez stresu. Niezbędnik zdrowia w domowej kuchni. To jest bardzo ważne, ponieważ każdy rodzic, który chce naprawdę podejść do tematu odżywiania z sercem, z głową, powinien jeszcze dzisiaj, tego wieczora, zrobić konkretną rewolucję w szafach kuchennych i w lodówce. To jest podstawa. Dopiero wtedy, jak przejrzycie wszystkie swoje szafki, zobaczycie tak naprawdę, co Was spotka w przyszłości. Ponieważ to, co macie w szafkach, to spożywacie najczęściej. To jest bardzo ważne. Jeżeli piszemy sobie coś na kartce, to jest to twarde, zwarte, konkretne. Słowo ma moc. Jeżeli ciągle tylko wszystko rozważamy w myślach, myśli są płynne i ulotne. Dlatego szczególnie zachęcam, żeby zobaczyć,
jak wygląda wasza spiżarka, co się dzieje, terminy ważności, ile konserwantów jest, co przechowujecie, jak przechowujecie, co jest w lodówce, czy macie porządek, czy ładnie to wszystko wygląda, bo to jest pierwszy w ogóle krok niezbędny do tego, aby wejść w zdrowe odżywianie. Często bardzo otworzą wam się szeroko oczy na to, że tam nie jest zbyt różowo. Zdrowy fast food to jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj nasze dzieci są cały czas gdzieś wszędobylskie na mieście. Kultura dzisiaj odżywiania jest tak zbudowana, że reklama, media kształtują w nas duch przejadania się. Także dzieci również są pod to przede wszystkim poddane. No i tutaj trzeba pamiętać, że jest wiele przedprogowych też reklamowych spotów. Tego nie unikniemy. Budowanie świadomości polega też na tym, aby nie walczyć, tylko budować coś, co jest bardziej atrakcyjne. Bo my nie jesteśmy w stanie dzisiaj zamykać oczu naszym dzieciom na to wszystko, zamykać KFC wieczorem i rano otwierać, kiedy nasze dzieci są w innym miejscu, tylko przygotować coś bardziej atrakcyjnego i budowanie świadomości. Zdrowy fast food polega na tym, że tą klasyczną pizzę, którą dzieci uwielbiają, super hot dogi i tak dalej, szczególnie burgery, możemy przygotować części w domu, po prostu z produktów nieprzetworzonych. Ja w moich książkach szczególnie zachęcam do takich właśnie zdrowych fast foodów. Jest dużo przepisów nawet na burgery, ale fajne wegetariańskie dania, które w tej medycynie detoksykacyjnej odgrywają bardzo ważną rolę. Zdrowy fast food to przede wszystkim jest coś, co jest pozbawione przede wszystkim, tak jak wspomniałem, konserwantów, czyli wszystkich tych uszlachetniaczy. Jest ich bardzo dużo i dzisiaj te nietolerancje pokarmowe, o których powiemy, są związane z tym, że nasz układ immunologiczny wyłapuje to jako intruzów i nie radzi sobie z tym. Często dochodzi do opóźnionych nawet reakcji do 7 dni, gdzie organizm nawet nie jest w stanie rozpoznać, że coś, co spożyłem 7 dni temu, daje nam reakcję na skórze czy w systemie oddychania właśnie w taki, a nie inny sposób. Co ciekawe, następna rzecz, notujcie to wszystko dokładnie i pochylajcie się nad tym, profilaktyka małych kroków, czyli z dziećmi zawsze wygrywa cierpliwość. Ja to często podkreślam w mojej praktyce na konferencjach, wykładach, warsztatach, że już święta Hildegarda pisze w swoich dziełach, że w niebie unosi się zapach cierpliwości. Bardzo fajna informacja, cierpliwość to podstawa. Bez niej będzie ciężko nawiązać relacje z dziećmi, żeby zaczęły zdrowo jeść, ale tak naprawdę, ja o to jeszcze patrzę, dzisiaj na śniadanie chleb żytni z pasztetem, rzodkiewka, papryka, ogórek i sałata, kanapeczka z jajeczkiem i pomidorkiem, smoothie z mango i pietruszki, gulasz wołowy z bulionem, ostro, połączenie Kasia ma niezłe, zupa mleczna z kaszą orkiszową, pyszna pasta z jarmużu zrobiona przez córkę Agatę, gratuluję, świetnie, tutaj Stanisława pisze, owsianka na wodzie z przyprawami korzennymi. No powiem wam szczerze, że jestem w szoku, bo naprawdę świetnie. Kanapka i banan. No tu akurat Magdalena 9, niestety ta kombinacja jest bardzo śluzotwórcza. Można nad tym popracować trochę. Płatki kukurydziane na mleko i rumianek. O, fajne, bo rumianeczek troszkę osuszył później to. Kukurydza też schładza, pamiętajcie. Na mleku, to jest wulkan śluzu, także ostrożnie, osoby wychłodzone. Co tu jeszcze mamy, żeby tak na szybko zamknąć sprawę? Płatki z jogurtem. No to też szału nie ma, Barbara 11. Ale jogurcik o tej porze roku, no jak ktoś ma grupę B, AB, w miarę dobrze trawi, no nic strasznego się nie wydarzyło, ale to nie jest śniadanie takie, które być powinno jeszcze w tym momencie, prawda? Także fajnie, dziękuję za wasze tutaj no, pierwsze szlify śniadaniowe i cieszę się bardzo, że jest coraz zdrowiej, coraz lepiej. Wracając do naszego tutaj slajdu, profilaktyka małych kroków. Wojsko rzymskie już w starożytnej naszej tutaj historii wiemy, że pewnego razu odkryli, że małymi kroczkami robią dwukrotnie lepszy dystans, prawda? Nie męczą się tak. I my tak samo, jeżeli zrobimy sobie na przykład taki czas naszej profilaktyki zdrowia w rodzinie, czyli taka rewolucja ogólna i rozłożymy sobie tam na przykład na rok, to już jest nam łatwiej niż chcemy coś osiągnąć w tydzień. Tak jest najlepiej. To jest podstawa, żeby przede wszystkim pamiętać, że do celu zmierzamy powoli, slow, z cierpliwością. Liczy się planowanie i zdrowe zakupy. To jest podstawa. Czyli jeżeli zobaczycie, co macie w szafkach i będziecie właściwie planować, również spisywać sobie osoby takie nierozgarnięte, takie jak ja, chaotyczne, które muszą wszystko notować, to właśnie najlepiej
mieć jakiś taki dziennik odżywiania i na podnajmie wprowadzać. Robić sobie listę zakupów, sprawdzać co w szafkach, żeby się jedzenie nie marnowało. To jest trening uważności, który dzisiaj jest nam bardzo, bardzo potrzebny. Kochani, zdrowe zakupy polegają na tym, że nie kupujemy za dużo. Ja kiedyś miałem takie konsultacje i różnych biznesmenów, celebrytów i aktorów, którzy po prostu po konsultacji od razu biegli i kupili za 1500 zł produktów. Połowa z tego lądowała w koszu, bo tak naprawdę w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. To jest też bardzo ważne. Wcale nie trzeba wydać dużo pieniędzy, powtarzam, wcale nie trzeba wydać dużo forsy, żeby mieć super, ultra fajną, zdrową dietę. To jest podstawa też, o czym będziemy za chwilę też dalej mówić. Uwaga! Kochaj, chwal i nagradzaj z głową. To jest kolejny bardzo ważny krok. Tylko siła miłości i dobrych relacji jest w stanie przekonać dzieci, że warto z rodzicami wejść w układ żywieniowy. To jest podstawa. Ja nie wiem, czy wiecie, ja w Dzień Dobry TVN kiedyś prowadziłem Tagamy i pamiętam, zadano mi pytanie, no ale panie Marku, jak to się udało, że pan tą kaszę jaglaną przemycał swoim dzieciom? A ja po prostu po roku walki, zmagania, jaglane wojny, które toczyliśmy z żoną, stwierdziłem, że zacząłem płacić moim dzieciom za jedzenie kaszy jaglanej i płaciłem piątkę rano od kaszy. Ha! Moja młodsza córka Julka, jak to słyszała, mówi: tato, kocham cię, będę jadła 3 razy dziennie. Policzyła szybko, że będzie miała 15 zł. A ja mówię: okej, płacę tylko za jedną. Nie, nie, tato, to ja zostaję przy jednej. No i tak była przygoda jaglana. Zresztą piszę o tym na blogu i w książce. Także jeżeli już absolutnie nie macie pomysłu na to, jak te dzieci tutaj przekonać, warto zrobić jakąś fajną nagrodę. Oczywiście jest to, można powiedzieć, decyzja wasza, ale to działa. I dużo ludzi przekonało się, że nagradzanie, miłość, czułość, pokój, cierpliwość to są dobre siły, które ostatecznie pokażą, że dzieci mogą się zainteresować. Maluchy, średniaki i młodzież. Tak sobie tutaj podzieliłem na tym slajdzie nasze grupy, ponieważ bardzo ważną rzeczą jest to, że maluchy, średniaki i młodzież potrzebują zupełnie innych składników odżywczych. Ta sama dieta dla małego dziecka i dla młodzieży już nie funkcjonuje. Szczególnie, że enzymy trawienne, o których sobie jeszcze dzisiaj powiemy, też się zmieniają z wiekiem. Organizm przystosowuje się do trawienia zupełnie innych produktów w inny sposób. Odgrywa też tutaj dużą rolę sezonowość, która niestety coraz częściej zanika, ale warto tą strukturę przywracać. I co ciekawe, na przykład dzieci możemy podzielić tutaj sobie na aktywne i dzieci pasywne. Czyli jeżeli na przykład nasze dziecko uwielbia tylko pilot, laptop, telefon i absolutnie na hasło aktywność, spacer, rower nie drgnie nawet palcem, to znaczy, że my dziecko pasywne. I tu już możemy podejrzewać, że dieta jest u tego dziecka fatalna. Słaba krew, nie ma energii, śledziona ledwo sipie, nerki jeszcze gorzej. I to już jest sygnał pierwszy, że z dzieckiem naprawdę trzeba się wziąć konkretnie do galopu. Bo to się później, można powiedzieć, pojawia się tak zwany zastój pożywienia w organizmie. Bardzo szybko może dochodzić do grzybicznych właśnie zapaleń ogólnoustrojowych. I to są rzeczy już naprawdę później bardzo trudne do leczenia. Ponieważ takie pasywne dziecko jest bardzo trudnym pacjentem. Ja mam bardzo dużo takich pasywnych dzieci. Niestety rodzice zaprzepaścili sprawę i dopuścili do poważnych patologii w organizmie. Na szczęście mamy dzisiaj możliwe terapie, już nie mówię o takich psychologicznych narzędziach, ale szczególnie też fitoterapię, o której powiemy sobie dzisiaj, zioła, które są w stanie poruszyć te zastoje, to dziecko, no ale tak jak mówię, żeby tego nie przegapić. Z drugiej strony, zobaczcie, są dwie skrajności. Dzisiaj mamy nie tak, że wszystkie dzieci mniej więcej zachowują się naturalnie, ale mamy właśnie później bardzo aktywne dzieci, czyli można powiedzieć ADHD, takie, które są przekarmione z kolei cukrem, węglowodanami, białkiem, za dużo tłuszczu w połączeniu właśnie szczególnie z cukrem, to jest toksyczna kombinacja, pamiętajmy o tym. To jest podstawa tutaj, że szczególnie te wszystkie utwardzane słodycze, czyli batony energetyczne, te sprawy, to jest dzisiaj przekleństwo naszych czasów. Dzieci od tego nie uciekną, dlatego zaraz sobie powiemy też o zamiennikach w kolejnych slajdach, jak przygotować zdrowe zamienniki. Także tu pamiętajmy, zasada jest taka obserwacji naszych dzieci,
jak się zachowują, jak reagują na aktywność, czy mają chęć, czy są zbyt pobudliwe, jak sobie radzą ze stresem. To wszystko jest niezwykle ważne. Rodzice, którzy zignorują taką diagnostykę różnicową, mogą się bardzo szybko zagalopować później w bardzo głębokie patologie, które lekarz niestety nie zawsze będzie w stanie nawet rozkodować. Gotowanie w praktyce. I tutaj musimy szybciuteńko, bo tego czasu mamy dzisiaj niewiele. Ja tutaj obiecuję, że jesteśmy w trakcie rozmów z grupą Rafael na to, żeby kontynuować te nasze zdrowe rozważania. I tutaj jest bardzo dużo waszych maili, szczególnie o to, że brakuje praktyki, przepisów, konkretów. I obiecuję, że będziemy na pewno nad tym pracować i będą kolejne fajne rzeczy. Gotowanie w praktyce przede wszystkim numer jeden, zupa. Zupa u dzieciaków to jest fundament, ponieważ możemy w niej przemycać bardzo dużo rzeczy, na przykład kaszę jaglaną obrywaną, różne przyprawy. No tutaj trzeba naprawdę przyjąć to z pokorą, ponieważ dzieci dzisiaj są niejadkami często, wolą wybierać te szczególnie takie fast foody niezdrowe i smaki bardzo jałowe i proste. Brak przypraw w odżywianiu powoduje przede wszystkim zastój pożywienia, ponieważ gaśnie ogień trawienny. No i trzeba wziąć się konkretnie do roboty. Tutaj też pamiętajmy o produktach typu jajka dobrej jakości. Czytamy, kupujemy te zerówki albo jedynki wolnowybiegowe, wiejskie. Nie bójmy się jajek, chyba że dziecko ma jakąś nietolerancję na białka. Może się tak zdarzyć, wtedy robimy z żółtek. Ja tutaj odpowiadając na pytanie na przykład, co ja dzisiaj jadłem na śniadanie, to zjadłem właśnie wspaniały naleśnik z mąki orkiszowej, który zrobiła wczoraj moja żona, z dodatkiem kurkumy właśnie i do tego garść konkretną orzechów włoskich. I to wszystko. Do tej godziny jeszcze nic nie jadłem i mam tyle energii, że jeszcze może na 3-4 godziny wystarczy. To jest kwestia właśnie medycyny detoksykacyjnej. Siła wchłaniania i przyswajania pokarmu, czyli z tych dwóch naleśników i z tych garstki orzechów jestem w stanie przez 6-7 godzin intensywnie pracować bez uczucia głodu, bez kawy, bez Red Bulla, bez Pepsi, absolutnie bez niczego. Ważne jest jednak to, że nawadniam się cały czas. I tutaj w studiu jest też cudowna Ania, która cały czas dba o to, żebym miał i żebym był dobrze nawodniony. I już wypiłem co najmniej z 1,5 litra płynu do tej pory. Także to jest podstawa, bo jeżeli jesteśmy odwodnieni, dzieci nasze, to nie ma też siły do działania. To jest podstawa. Jeżeli mamy co chwilę spadki energii, jesteśmy odwodnieni, więc trzeba dużo, kochani, pić. Co gotować? Nie bójmy się mięsa, nie bójmy się kaszy, ryb, warzywa i owoce, nie tylko płynne produkty. Dzisiaj kult Thermomixa, niestety to nie jest zachwycająca droga dla większości dzieci, szczególnie od małego. Owszem, te zupy płynne jak najbardziej, ale kiedy całe życie chcemy na Thermomixie dziecko odżywiać, to nie będzie sensacji. Pamiętajcie, że układ nerwowy szczególnie związany jest z gryzieniem. Jeżeli dziecko niewłaściwie gryzie, od małego będzie wątłe, emocjonalnie niedojrzałe, to jest wszystko ze sobą ściśle połączone. Doczytajcie w Google, bo to jest bardzo szeroka wiedza, ale dzisiaj jest bagatelizowana. Trzeba gryźć, dziecko musi gryźć. Orzeszki, różne migdałki, mięsko, pogryźć musi. Zupy nie tylko kremy, substancjonalne. Ja wiem, że dzieci boją się tego, bo jak widzą jakieś pływające tam cuda, to nie chcą zjeść. Ale starajcie się dzieci nagradzać po łyżeczce, żeby gryzły, ponieważ problemy są bardzo duże z uzębieniem. Dzisiaj dzieci mają bardzo duże problemy z uzębieniem. Gotujemy tak naprawdę sezonowo, radośnie, nie komplikujemy. I co najważniejsze też w praktyce gotowania jest też właściwe łączenie produktów. To jest chyba nasz klucz dzisiaj do tego, aby zrozumieć, że przez niewłaściwe łączenie produktów dochodzi do skrajnych nietolerancji pokarmowych w organizmie. I tutaj dieta eliminacyjna, rozdzielna, latem szczególnie, jeżeli jesteśmy na to świadomi tego, na przykład mleczne produkty, najczęściej naturalne i zakwaszone, jeżeli już chcemy dziecku podawać. Pamiętajmy, że poznawanie zamienników też jest bardzo istotne, bo jeżeli ograniczamy na przykład nabiał, no to musimy ten wapń z czegoś dostarczyć, ale o tym sobie powiemy też na następnych slajdach. Zobaczcie, jak wiele jest tej wiedzy, jak ona jest ważna, ale ta synergia i połączenie jest sukcesem, bo jeżeli wszystkie te cegiełki poskładacie do kupy, chociaż niewielki procent
można powiedzieć, zainstalujecie w swoim życiu, sukces jest murowany, ponieważ to jest wiedza praktyczna z mojej rodziny i od ogromnej ilości pacjentów i czytelników moich książek oraz blogów. Lecimy dalej, kochani, slajd następny, niedobory żywieniowe i suplementacja. To też jest bardzo szeroki temat i tu myślę, że to będzie wątek bardzo ciekawy u dzieci do kolejnych odcinków w naszej akademii, bo suplementacja dzisiaj niestety jesteśmy na nią skazani. Pamiętacie badania szwajcarskie, które podawałem na temat tego, że wapń na przykład w ziemniaku w ciągu ostatnich 25 lat jego zawartość zmalała o 67%. Gdyby zastąpić dzisiaj tą ilość w porównaniu z tym, co spożywaliśmy 25 lat temu, musielibyśmy zjeść 20 kg ziemniaków dziennie. To się nie zmieni. Tak samo jest ze szpinakiem, marchewką i tak dalej, i tak dalej. Także wszystkie ogródkowe, przydomowe, wiejskie, przekupkowe zakupy są najlepsze, ponieważ tam jeszcze faktycznie ten ogródek nie jest przekwaszona glebą. Można uzyskać bardzo fajne wartości odżywcze. I suplementacja jest tutaj o tyle ważna, że też nie ilość, tylko odpowiednia kombinacja. Pamiętajmy, że remineralizacja organizmu u dziecka, kiedy jest słabe, wątłe, nie radzi sobie ze stresem, jest najbardziej skuteczna wieczorem. Czyli w nocy jest ten proces remineralizacji najbardiej skuteczny, szczególnie magnez, potas, kiedy sobie nie radzi. Tutaj nie chodzi tylko o suplementy, ale też dobre kakao. Pamiętajmy też o tym, że w kakale, w czekoladzie jest dużo histaminy. Dzisiaj mamy pseudonietolerancję, o której mówimy sobie za chwilę w kolejnych slajdach. Bardzo uważnie tego słuchajcie, ponieważ to są bardzo cenne wskazówki nie tylko teraz w leczeniu profilaktyce, ale również na przyszłość. Skaczemy dalej. Co do szkoły i nauczenie. I tutaj tak naprawdę można powiedzieć, że chyba temat najtrudniejszy dla nas. Wiemy, że maluchy, przedszkole, tutaj mamy, rozkładają ręce. No panie Marku, kurczę, no śniadanie takie pyszne, kolację już przygotowałam, ale w tym przedszkolu ten nabiał, to wszystko, ten i co ja mam zrobić? Nic nie zrobić, po prostu cieszyć się życiem. Absolutnie zje, radosne, poradzimy sobie. I w tym śniadaniem i tą kolacją naprawimy wszystkie szkody. To jest podstawa, bo jeżeli mama cały dzień będzie rozważać, płakać, a dziecko i tak to zjadło, to strata czasu. Cieszmy się życiem. Jesteśmy, pamiętajcie, stworzeni do szczęścia, a nie do smutku. Nie jesteśmy cywilizacją cierpienia, cierpiętnikami niestety stajemy się sami ze względu na nasze wybory. Amen. Jedziemy dalej. Co do szkoły i nauczania. Przede wszystkim dobry termos. Jesień, zima. To jest podstawa, żeby dziecko nauczyć chodzić z termosem. I nie kupować jakichś obciachowych termosów, tylko konkretnie kupić ładny, piękny, kolorowy termos na całe życie. Żeby dziecko było dumne, że idzie super termosem. Mówić mu wręcz, że termos jest super, że wszyscy chodzą teraz z termosami i w ogóle to jest świetny pomysł. Ja tak zrobiłem z moją córką, która jak słyszała termos, po prostu mdlała, tato, ale jaka wiocha, daj spokój. A później wszyscy, jak ich zaglądali, co ma super w termosie, to połowa klasy przyleciała też z termosami. Także spokojnie, małymi krokami do przodu uda wam się. Wszystko zależy od waszej motywacji, od pragnienia i wiary w to, że góry możemy przenosić, jeżeli jesteśmy dobrze zmotywowani. Bardzo ważna rzecz, pieczywo, bo tu pojawia się wątek też kanapkowy i dzieci no, nie powinny się bać kanapek. Kanapki to jest jakaś taka kultura kulinarna, ale co do tego chleba? Kochani, to jest bardzo ważne, bo do chleba często dodajemy różne tam szybko to, co pod ręką. Kiełbaska pędzona, pyszny pasztecik wieprzowy, owszem fajne, smaczne z ogóreczkiem, ale w procesie trawienia robią się już niezłe kalambury. Tu trzeba przede wszystkim już u małego dziecka stosować przynajmniej jeden dzień na początek takiej detoksykacyjnej diety, czyli przygotować mu pasztet warzywny, ugotować z patatów, upiec, z selera pieczonego. Na moim blogu macie kopalnię przepisów, w książkach. Szukajcie, naprawdę fenomenalne. Pieczywo jak najlepszej jakości, najlepiej pieczone w domu. Podpłonyki, też przepisy w moich książkach i na blogu. To jest podstawa. Mamy, które wezmą sobie to do serca, naprawdę mają tak zwany dziki spokój, że dziecko w szkole czy na uczelni wcina dobre rzeczy. To jest podstawa tego, że możemy rozłożyć sobie to, tak jak powtarzam, na kilka lat, na rok, dwa, nie od razu, nie szybko, nie stresować się tym, bo dziecko szybko wyczuje, że mama jest w stresie.
i będzie się zastanawiać, o co w tym wszystko chodzi, jaki to ma sens, kiedy jest łagodnie, kiedy jest radości, kiedy jest szczęście, dziecko łatwiej podejmuje decyzję, sugestywność przede wszystkim, że to było smaczne. Pytamy, nagradzamy, czy zjadłaś. Te relacje są niezbędne, to jest podstawa. Ja tak robię z moimi dziećmi, głaszczę, przytulam, całuję, to działa jak prawo grawitacji. Także to jest ważna rzecz. Co do picia do szkoły, również pamiętajmy, żeby dziecko piło właściwe płyny. O tym sobie jeszcze powiemy też w kolejnym slajdzie, bo to specjalnie przygotowałem. Uwaga, teraz chyba najcenniejsza rzecz. Uśmiechnijcie się, bo to będzie trochę groźnie, ale nie będzie aż tak źle, bo no dzisiaj niestety statystycznie największą naszą piętą achillesową jest nietolerancja pokarmowa. Ale uwaga, nietolerancja pokarmowa, mówiąc tak wprost, trzeba to właściwie rozgraniczyć, ponieważ to jeszcze nie jest alergia pokarmowa. I wiele osób niewłaściwie to interpretuje, diagnostów niewłaściwie to opisuje i wielu lekarzy absolutnie jeszcze nie ma zielonego pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Tutaj chciałbym wam przede wszystkim pokazać krótki taki właśnie wycinek jelita, taki szkic. Zobaczcie, jak to wygląda. Uszkodzone połączenie. Czy widać dobrze to? Można, napiszcie, czy widać ten slajd. Dobra, okej, okay, bo to ważne, bo zaraz przejdziemy do następnego zdjęcia, które może być dla wielu z nas bardzo pomocne w tym, jak sobie z tym poradzić. Dziękuję, bardzo dobrze widać, okej. Okay. Zobaczcie, że w pewnym momencie nasz układ immunologiczny zaczyna szwankować, pojawiają się zmiany skórne, świąt, wypryski, różne rzeczy i nam się wydaje, że przyczyna tego jest zewnętrzna, prawda? Bierzemy maści, różne takie rzeczy, nie smarujemy, absolutnie nie zmieniamy nic w odżywianiu, dalej się pogłębia, idziemy do specjalisty od skóry, bo to jest takie myślenie nawykowe, czyli do dermatologa. Dermatolog absolutnie, praktycznie rzadko się zdarzy, żeby wiedział coś o diecie, bo jest szkolony na temat skóry. Mało kto dzisiaj trafi na takiego, który no, interesuje się tym. Chwała Bogu tym wszystkim, którzy tą wiedzę pozyskują lekarzom. I tutaj jest kwestia tego, że zanim doszło do takich zmian na skórze, to proces destabilizacji immunologicznej w organizmie trwał już nawet rok, dwa, trzy, a nawet i więcej. Także to są naprawdę konkretne, już wcześniej zaszłe zmiany, ponieważ jelito cienkie naprawdę i grube ma niezwykły potencjał też regeneracji, kiedy jest właściwa dieta. Zobaczcie teraz, kochani, jak to wygląda w praktyce. Tu są zdjęcia, mikroskop elektronowy podczas kolonoskopu. Po lewej stronie, czy dobrze widać? Napiszcie słów kilka. Tak, dobrze. Jest to wstrząsające, bo po lewej stronie pokazane są kosmki jelitowe u takich, no, można powiedzieć, bardzo dobrze odżywiających się osób, które dbają o to wszystko, a po prawej niestety 80% populacji. Tak wygląda grzybica, niestrawione części. Zobaczcie ten ułamany kosmek jelitowy, który pokazuje, że tam już są jak gdyby przecieki krwi. To jest tak zwane cieknące jelito. To jest bardzo niebezpieczna rzecz i tu szczególnie cukier jest najbardziej inwazyjny i gluten. Dlaczego? Ponieważ gluten trawi się właśnie w jelicie i cukier również pozostawia największy ślad w jelicie grubym, również w cienkim. Jeżeli to zignorujemy, jeżeli nie weźmiemy sobie tego do serca, niestety pamiętajcie, że przyczyną najczęstszą raka jelita grubego jest właśnie niewłaściwa dieta, a jest to numer jeden, jeżeli chodzi o niechlubne statystyki chorób nowotworowych na całym świecie. Więc już widzimy, że styl odżywiania jest niewłaściwy. Tutaj przejdźmy dalej. Jak pokonać tę alergię? Jak sobie z tym poradzić? No to jest właśnie bardzo cenne, bo tutaj no, musimy sobie dłuższy czas spędzić na tym slajdzie. Większość alergii ma początek w jelicie grubym. Stres kulturowy, środowiskowy, geny mają duży wpływ oczywiście, ale nie aż taki jak odżywianie. Nawyki, też jak funkcjonują jelita, tak funkcjonuje ośrodek nerwowy u dziecka. Jeżeli na przykład charakter pisma
waszego dziecka jest chaotyczny, krzywy i tak dalej, to niemal pewne jest, że dziecko jest źle odżywione, że ma już pewne alergie, pewne zmiany. I jakbyście zobaczyli, co się dzieje u pacjentów po 3 miesiącach właściwej diety, szczególnie u dzieci, to pismo zmienia się o 180 stopni. Są już badania na ten temat, także nie bagatelizujmy tego i obserwujmy nasze dziecko, szczególnie jak się uczy. Koncentracja, czy zapamiętuje, jaką ma pamięć, bo to ma wszystko bardzo istotny wpływ na to, co się dzieje w organizmie, szczególnie w układzie immunologicznym. Ważniejszy krok to jest regeneracja jelita cienkiego. Wpływ nieszczelności właśnie ma, tak jak wspomniałem, na tą naukę, na rozwój dziecka wpływ. Może być też pewien niedobór enzymów trawiennych. Tutaj uwaga, bo jest też tak zwana pseudoalergia. To jest bardzo cenna informacja, ponieważ jest bardzo dużo objawów u dzieci, bardzo podobnych do alergii i nietolerancji pokarmowej, ale jest to związane coraz częściej z nietolerancją tak zwanej histaminy, która zawarta jest właśnie w serach pleśniowych, wędlinach wędzonych, na przykład makrela czy tuńczyk. Bardzo często spożywamy właśnie pasty z tuńczyka i tak dalej. Są zmiany na skórze. My myślimy, że zdrowe dziecko wcina sobie tutaj pyszne paszty jajeczno-tuńczykowe, a okazuje się, że już choroba się bardzo mocno rozwija. I teraz pomidory, banany, czekolada, czy nawet białko kurze zawiera histaminy, szczególnie właśnie czekolada. No i ten rozkład niewłaściwy może blokować również na przykład napój typu czarna herbata, no dzisiaj szczególnie energetyki i kakao. Są takie produkty, które dzisiaj trzeba zwrócić uwagę, kiedy są zmiany skórne, kiedy jest atopowe zapalenie skóry, to jest duży problem właśnie z tym związany. Tu zbliżamy się też do takich objawów jak biegunki u dzieci albo zaparcia. Są zaparcia nadmiarowe i niedoborowe. I tu szczególnie rodziców odsyłam do mojej książki Jagrany detoks, część pierwsza, bo tam jest to bardzo dobrze opisane. Ten sam wzorzec, który jest u dorosłych, również funkcjonuje często u dzieci. To jest problem niewłaściwe łączenie węglowodanów z tłuszczem. Jeżeli faktycznie ten tłuszcz nie występuje w niewłaściwej proporcji, czyli jest go za mało, dziecko nawet przy jedzeniu kaszy jaglanej może mieć problemy z zaparciami. Płyny, czyli jeżeli dziecko ma tylko wodę albo soki, dużo cukru, no to już również mogą się pojawiać zaparcia. Kiedy zaparcia są u dzieci, pamiętajmy, że zbagatelizowanie tego prowadzi do przewlekłych zaparć w wieku dojrzałym. Dalej, jest to zatrudnienie, prawda? Szczególnie dzisiaj wiemy, że większość zaparć związanych jest z pewnym zastojem w życiu, z emocjonalnością, brakiem miłości. Także tutaj te rzeczy są bardzo ważne do rozkodowania. Obserwacja, rozmowa z dzieckiem i działanie. Działanie to jest podstawa. Nie myślenie, czyli jeżeli cały czas robimy te same ruchy dietetyczne, ciągle gotujemy dziecku to samo, a ciągle są zaparcia, to nie spodziewajmy się, że coś się zmieni. To jest takie einsteinowskie. Robię ciągle ten sam błąd, a za każdym razem spodziewam się innych efektów. Tu trzeba konkretne, doraźne działania, ponieważ później robi się, szczególnie u malutkich dzieci, bardzo duży stres. Dziecko boi się tej takiej, jak to się mówi, no nie bójmy się tego, bolącej kubki i trzyma cały dzień ten stolec biedny do wieczora i dopiero coś się dzieje. Zatruta krew, rozdarte kostki jelitowe, problemy, i emocjonalność też u takiego dziecka jest już naruszona. Ja mam bardzo dużo takich dzieci, teraz już mniej, bo trochę odsyłam tych pacjentów do lekarzy, z którymi współpracuję, i dietetyków, ale tak naprawdę jest to rzecz bardzo ważna. Bagatelizowanie biegunek i zaparć prowadzi do przewlekłych problemów, szczególnie też z niewchłanianiem minerałów, pierwiastków, i to jest też temat, mam nadzieję, też do takiej praktycznej tutaj naszej pogadanki, jakie przepisy stosować w takich przypadkach. Ważna rzecz to, podsumowując, jak pokonać alergię, to jest eliminacja. Produkty, które zawierają konserwanty, także tutaj czytamy, umiarkowanie i uwaga, detoksykacja w diecie. Czyli u dzieci już jeden dzień wegetariański w tygodniu to już jest detoksykacja, ponieważ śledziona dziecka, jelita dziecka są
nie aż tak bardzo obciążone. Tu przypomnę też najważniejszą rzecz dla wszystkich, że najbardziej obciążonym układem w człowieku i najszybciej zużywającym jest układ trawienny. Czyli o to trzeba dbać najbardziej. Druga rzecz, najważniejsza, każdy dobry naturoterapeuta, lekarz powinien wiedzieć, że jeżeli układ trawienny nie działa, żadnej choroby przewlekłej praktycznie nie wyleczymy. Nie wyleczymy. Podstawa to trawienie i przyswajanie. Także tutaj dieta podstawa. Aktywność i regeneracja. Czyli jeżeli dziecko jest nadaktywne, czyli pamiętacie to, co mówiliśmy dzisiaj, czyli jest takie aktywne bardzo, albo pasywne, to trzeba też właściwie rozwiać zmiany skórne. Świąt, często świąt odbytu, jest związany z kandydozą. Wysypki na podbródku u dziecka, to jest też związane z jelitem grubym. To jest taka topografia ciała, która jest dla nas bezcenna. Wszystko, co czerwone, wszystkie wysypki takie czerwone, zaczerwienione, to jest gorąco w organizmie. Tutaj niekoniecznie tylko dieta, ale też praca z emocjami z dzieckiem. My dzisiaj to w drugiej części naszego webinaru też będziemy starali się Wam, kochani, tutaj podpowiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Także problemy skórne, ja tutaj mam specjalnie jeszcze slajd, jest właściwa diagnoza, czyli przypomnijmy sobie, nietolerancja pokarmowa prowadzi ostatecznie do alergii, ale między wierszami mamy jeszcze pseudoalergię, czyli trzeba zobaczyć, co dziecko je najczęściej. Jeżeli to są banany, suszone owce, gdzie jest dużo siarki, czytajcie opakowania, czekoladę uwielbia, jogurty z owocami. Tutaj przypomnę takie badanie niemieckie. Po połączeniu, po obaleniu tak zwanego muru berlińskiego, kiedy Niemcy wschodnie połączyły się z zachodnimi, powstała niesamowita patologia o zdrowych bardzo Niemców po części wschodniej. Po prostu wszyscy się rzucili najbardziej na jogurty z owocami. I od razu się pojawiły problemy duże zdrowotne. To jest niesamowite. Zobaczcie, jogurt z owocami. To jest najgorsza kombinacja dla dzieci. A co my dzisiaj najczęściej robimy? Jogurt z owocami. To jest bardzo ważne. Szczególnie jesień, zima. Uczulam. Kochani, absolutnie taka dieta to jest zabójstwo dla jelit. Tam powstaje po prostu niesamowita ilość grzybic, pleśni i tak dalej, i tak dalej. Uwaga, to nie koniec, ponieważ musimy teraz bardzo dokładnie wsłuchać się w to, jak działać z problemami skórnymi. Oprócz właściwej diagnozy, eliminacja, dieta rotacyjna, czyli nie jest konieczne całkowite wykluczenie tych produktów na dłuższy czas, tylko obserwacja, możemy na przykład pewien produkt włączać raz w tygodniu, prawda? Zrobić układ z dzieckiem, pogadać z nim, nagradzać to, co wcześniej wałkowaliśmy i na przykład ulubiony bananik nie że na 3 miesiące. Zobaczmy, co się dzieje, kiedy będzie bananik raz w tygodniu. Zobaczmy, jak się dziecko czuje, żeby nie robić jak gdyby zbędnego też zamieszania, bo pamiętajmy, że immunologia u dzieci jest też bardzo silna. To jest bardzo, bardzo silny układ. Trudno go tak naprawdę nadwyrężyć, ale co powtarzam, 80% odporności mamy w jelicie grubym. I to rodzice, kochani, musicie sobie zapamiętać. Błonnik, bardzo ważna rzecz, czyli pełnoziarniste produkty. Tutaj pieczywo pszenne, przetworzone, wszystkie te takie kupowane rzeczy trzeba jak najczęściej zastąpić pełnoziarnistym produktem. Dobrej jakości orkisza, to jest podstawa. Kasza jaglana, pełne ziarno, to jest jak gdyby klucz do właściwego odżywiania i do prowadzenia błonnika, ale łączymy zboża z warzywami. Pieczemy warzywa, staramy się je blanszować nie za długo, żeby były al dente, żeby nie przygotowywać tego. Pamiętajmy, że odgrzewanie na drugi, trzeci, czwarty dzień to też z warzywami nie jest za halo, ponieważ tracimy dużo właściwości takich prozdrowotnych. To jest bardzo ważna informacja. Prowitamina A, czyli regeneracja śluzówki całego układu pokarmowego, związana jest szczególnie z udziałem beta-karotenu. Do tego odpowiednia ilość tłuszczu, czyli dynia, patat, marchewka, to jest i trójnóg leczenia dietą dzieci. Zupy, jeszcze raz zupy. Doprawione kurkumą, oregano, ale szczypy. Pamiętajcie, kochani, że dzieci nasze zapamiętują 5 smaków. Teraz do 5 roku życia, jeżeli dziecko ma zbyt jałową kuchnię,
nie dostarczymy dobrej proporcji 5 smaków, to nie będzie nam jadło praktycznie nic. Będzie ciągle chciało to samo. Kanapka z serem, kanapka i soczek i to wszystko. Trzeba jak najbardziej podejść do tego z pokorą i do 5 roku życia jak najczęściej wprowadzać 5 smaków potrawy. Przemycać jak się da, najlepiej w zupach, żeby dziecko na później wszystko jadło. To jest tak zwany cykl karmiący, zamknięty. Na czele jest smak słodki, który jest związany z żołądkiem i śledzieną, ale pozostałe smaki, gorzki, ostry, słony i kwaśny, uzupełniają doskonale wszystkie te smaki, tak zwany cykl karmiący. Czyli energia z pożywienia dostarczana jest do wszystkich narządów bez zarzutów. To jest podstawa. Jeżeli to przegapimy, będziemy mieli kłopoty z odżywianiem. Następna rzecz, tutaj jak się zwrócą pytania, przygotowujcie sobie, bo na koniec będzie quiz na pytania, na które będę odpowiadał w czacie. Także myślę, że tutaj możemy śmiało już się pokusić o najważniejsze pytania. Przemyślcie tę sprawę konkretnie, indywidualnie, co wy macie za sprawę do rozważenia. Dieta kontra infekcje. I tu znowu powtarzamy też eliminacja, obserwacja, szczególnie śluzotwórcza dieta, wychłodzenie organizmu. To jest podstawowy problem dzisiaj, który wpływa na infekcje. Antybiotykoterapia. Tu też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli ten antybiotyk już był, albo były 3 pod rząd, no bo trzeba było leczyć na przykład jakieś stanie ucha, gdzie trudno jest poradzić no, bez antybiotyku, albo jakieś doraźne działanie, gorączkowanie, no i już pół roku co najmniej w organizmie pozostaje ślad po antybiotyku, szczególnie odpowiednia dieta, probiotyczne działanie, symbiotyczne, czyli właśnie połączenie diety z suplementacją. Tu zwróćmy uwagę na owsiankę, która ma takie działanie probiotyczne. Powiemy sobie jeszcze dzisiaj o niej troszkę. Trzeba to wszystko zainstalować i trzeba pamiętać o diecie detoksykacyjnej i ograniczeniu bardzo dużym cukru, szczególnie produktów też wieczorem, ponieważ jeżeli spożywają nasze dzieci za dużo owoców wieczorem, to nie jest wcale dobre, szczególnie jesień, zima w naszej polaryzacji, to bardzo często dochodzi w nocy do fermentacji wielita. To jest bardzo ważna rzecz. Owoce najlepiej między tak zwanymi wierszami, czyli między naszymi daniami głównymi, sauté i u dzieci wrażliwych, zatopową skórą, takich słabszych, ospałych, nie łączymy owoców ze zbożem nawet, czyli staramy się podrzeć to jabłuszko z przyprawami i pstryk nagrodzić dobrze, żeby zjadł. Czyli dieta rozdzielna. Tylko w ten sposób będziemy faktycznie leczyć właściwie. Słodycze, przyprawy. Tutaj szczególnie chciałbym zachęcić do takich cztery podstawowe rzeczy, które są bardzo istotne w skutecznym leczeniu infekcji. Czyli takim wspierającym cyklu, można powiedzieć. Jest to Bertram. Co prawda jest to dosyć trudno do kupienia w sklepach, supermarketach przyprawa, ale w internecie znajdziecie bez problemu. Ja nie jestem związany z tą firmą, ale sklep hildegarda.pl kupcie najlepszy Bertram, jaki jest w Europie. Ja go stosuję bardzo często i mam spektakularne, można powiedzieć, u tysięcy pacjentów efekty. Jest to proste, bo to jest proszek, to jest w ogóle pokrewna rumianku, tylko spuszkowany jest korzeń. W basenie śródziemnomorskim w Turcji jest dużo tego, ale uwaga z jakością. Nie wszystko złoto, co się świeci. Trzeba czytać, trzeba patrzeć. Cena często jest wykładnikiem jakości. Ja polecam firmę austriacką Posch, którą właśnie kupicie w tym sklepie, który wymieniłem, sklep hildegarda.pl. Świetny jest ten Bertram, niezwykle działa na infekcje. Co najważniejsze, wzmacnia śledzionę. I uwaga, najcenniejsza rzecz, możemy go przemycać do zup dzieci. On nie jest jakiś szalenie super w smaku, ale na przykład moje córki wiedzą, że jak jest zapalenie żołądka wirusowe, problemy z początkiem infekcji, natychmiast wcinają Bertram. Dzień, dwa po infekcji, bez antybiotyku, bez niczego. Oczywiście włączając w to wykluczenie cukru, a szczególnie węglowodanów. W takim dniu, kiedy są infekcje, to po prostu potrzebujemy naprawdę konkretnego podejścia, żeby zastosować odpowiednie przyprawy. Czarnuszka numer 2, nie trzeba przedstawiać, doczytajcie, fenomenalna, nawet przy leczeniu astmy. Oregano to podstawa.
i kurkuma. Czyli te cztery rzeczy muszą pod ręką, kiedy zaczyna się infekcja i trzeba przemycać, dodawać. To są bardzo urozmaicone, fajne rzeczy, które dzieci coraz częściej zaczynają wcinać. Szczególnie czarnuszkę dodawajcie, kochani, do pieczonych jakichś podpomyków domowych, do pieczywa. Oswajajcie czarnuszką, bo to jest przyprawa przyszłości. Nadpobudliwość emocjonalna i odżywianie. I tu już mamy jak gdyby temat, który jest taki no, bardzo istotny. Powiem wam tylko krótko, żeby was trochę wstrząsnąć, że w ostatnich 30 latach autyzm wzrósł u dzieci 1500%, ADHD 400%, astma 300%, alergia 400%, co jest związane wyłącznie z żywieniem. Alergeny z mleka i tlenu mogą przekraczać barierę krew-mózg. Uwaga, jeszcze raz podkreślam, alergeny z mleka i glutenu mogą przekraczać barierę krew-mózg. To jest przyczyna nadpobudliwości, autyzmu, problemów z myśleniem, z kontracją itd., itd. Temat suplementacji, jak sobie z tym poradzić, bo mamy świetne suplementy, które działają też na tą samą barierę, czyli działają prozdrowotnie, omówimy sobie w kolejnych odcinkach, bo to jest bardzo ważna i złożona wiedza. Zachęcam szczególnie rodziców do tych webinarów, które się będą ukazywać w naszym projekcie profilaktyki. I teraz uwaga, co zrobić, jak zregenerować układ nerwowy u dziecka. Przede wszystkim dieta pełnowartościowa, bogata w magnez, witamina z grupy B, czyli na diecie bezglutenowej, uwaga, też trzeba umiejętnie znaleźć to, co, czym zastąpić, prawda, produkty. Tu trzeba doczytać. Kwas foliowy, szczególnie u małych dzieci, to podstawa. Rozwój układu nerwowego, wszystkie kwasy jednonienasycone, to jest grupy omega 3, 6, 9, tutaj podkreślam, dla dzieci najlepsze są jajka od zielononóżki, które mają genialną proporcję. To jest bardzo ważne, bo czasami w łososiu na przykład przy leczeniu dietą już jest zupełnie inna kombinacja. Nie ma właściwej frakcji odpowiedniej. My to musimy doczytać dzisiaj, ale tak jak wspomniałem, tą wiedzę będziemy wam przygotowywać uporządkowaną w następnych naszych odcinkach. I uwaga, najważniejsza rzecz, kiedy witamina D3 u dzieci też trzeba już od małego sprawdzać poziom. Nie suplementujemy bezwiednie, nie szalejemy z suplementami, ponieważ jeżeli jest za duża podaż witaminy D3 suplementów, może dojść do przewapnienia w organizmie. Także ostrożnie z dziećmi z witaminą D3. Ja współpracuję z wybitnymi polskimi lekarzami. Konsultuję z nimi bardzo wiele rzeczy i naprawdę to nie są żarty. Dzisiaj propaganda suplementacji D3 jak najbardziej na miejscu, ale proporcje, uważność to jest jak gdyby najważniejsza rzecz. Będziemy o tym też mówić. Ja specjalnie zachęcam was, kochani, do następnych tych naszych odcinków, bo to są bardzo ważne rzeczy. Cynk i lit oraz selen, to są też bardzo ważne rzeczy. Sprawdźcie, w których produktach jest tego dużo. Szczególnie cynk i lit oraz selen u dziewczynek, Hashimoto, chorobę z autoagresji. To też będzie całkowicie osobny odcinek webinaru na ten temat w naszej akademii, bo autoagresja dzisiaj po prostu no, jest to bardzo duży społeczny produkt, ale uśmiechnijcie się, bo ja mam Hashimoto, także spokojnie damy radę, już mam 17 lat i znalazłem na to złoty środek, jak zatrzymać tą chorobę, jak żyć radośnie i szczęśliwie bez objawów. Także książka już na jesieni, moja w księgarniach w całej Polsce, Zatrzymaj Hashimoto. Także wszystkie Hashimotki pozdrawiam serdecznie, zachęcam do świetnej lektury. Temat następny, bardzo ważny, którego nie możemy zbagatelizować, to znana kandydoza i pasożyty. To też jest temat bardzo rozległy. Obserwujcie dzieci. Trudne są pasożyty, szczególnie lambrioza, glistnice dzisiaj coraz bardziej popularne do zdiagnozowania u dzieci, ale jest to terapia niezwykle ważna. Ja mam bardzo sprawdzony przepis fitoterapii, zioła, które stosujemy przez kilka tygodni, który omówimy właśnie w tych odcinkach, które już wcześniej zapowiedziałem. Kandydozę opisuję w mojej książce Leczenie dietą, więc wszyscy, którzy chcą naprawdę pogłębić wiedzę i sprawdzony program, koniecznie kupcie tą książkę, to jest lektura bestsellerowa, ponad 1000 sprzedanych już chyba egzemplarzy w Polsce, otwiera oczy wielu lekarzom. Ja przypomnę tutaj lekarza włoskiego, onkologa Simoncini, świetny lekarz, który już dawno, lata temu pokazał, że kandydoza nieleczona prowadzi do choroby nowotworowej. Także nie bagatelizujmy kandydozy i zapraszam. Diagnostyka objawowa i kliniczna to są bardzo ważne rzeczy. Myśmy dzisiaj wałkowali
w pierwszej części tak naprawdę diagnostykę objawową i u dorosłych, i u dzieci można powiedzieć, bo bardzo podobne to jest, ale jest też kliniczna. I tu szczególnie badanie z żywej kropli krwi, różne testy, biorezonanse, to wszystko jest do przegadania, kochani. Ja dzisiaj nie jestem w stanie tego wszystko wam powiedzieć, ale sygnalizuję, że to będzie w naszych akademiach. Bo to jest wiedza bezcenna. Jak faktycznie właściwie zdiagnozować te choroby, żeby nie tracić czasu ani pieniędzy. To jest bardzo cenna wiedza. Odżywianie w depresjach i lękach również to jest związane z kandydozą, także też zachęcam rodziców, aby nie przegapili naszych kolejnych odcinków. Tutaj szczególnie świadectwo mogę powiedzieć o naszej córce. Myśmy wygrali z depresją i z lękami u Julki. Julka ma teraz 19 lat. Kilka lat temu miała przewlekłą depresję, myśli trudne, samobójcze, lęki. To nie było łatwe i naprawdę odpowiednia dieta i oddychanie, suplementacja w naturalny sposób pozwoliła nam na to, jak sobie z tym poradzić. Zresztą w mojej książce jeden z rozdziałów właśnie leczenie dietą wygrać z kandidą, przepraszam, poświęcam właśnie temu, jak myśmy tym sobie poradzili. Teraz uwaga, proszę usiąść wygodnie, bo przed nami najcenniejsza chyba rzecz, jak pokonać głód cukrowy. Ha! Zapinamy jaglane pasy, startujemy, to nie są żarty, ponieważ od razu muszę wam powiedzieć, że przygotujmy się, że nie będzie lekko, że będzie kryzys. Pierwsza rzecz, uświadom sobie problem. To jest najważniejsze, to jest wielki problem społeczny. Cukier niszczy życie, zdrowie, powoduje raka, cierpienie ludzi i tak dalej, i tak dalej. Cukru sobie no, nie jesteśmy w stanie wybić z głowy. Jakby tak było, to byli wszyscy zdrowi. To jest nawyk. Nawyk, tak jak wspominam zawsze, to jest już coś zakorzenione w tak zwanym minimuszczku, który jest w naszej głowie się znajduje. Doczytacie, to są świetne książki na ten temat, jak to funkcjonuje, dlaczego. Jedno jest pewne. Nawyk można jedynie zastąpić. Nie zmienimy tego, nie wykorzenimy głodu cukrowego, ponieważ jest to sens naszego życia. Cykl aktywny, śledziony powoduje, że potrzebujemy smaku słodkiego, który jest smakiem naturalnym, wzmacniającym, ożywiającym, dającym radość. Ale skoncentrowany cukier, słodycze, jednym słowem niestety, to już jest nasza pięta Achillesowa. Najważniejsza rzecz, kolejna, którą trzeba zapamiętać. Jeżeli mam głód cukrowy, nie mogę sobie z nim poradzić, to mam na 100%, 1000000%, 2000000% niedobory minerałów w organizmie. Piszcie to dokładnie. Remineralizacja, czyli magnez, potas, seleny, te wszystkie rzeczy, trzeba to też przebadać. Witamina D3, również witamina C. Jeżeli mamy na przykład słabe nadnercza, nie funkcjonują, koniecznie potrzebujecie wzmacniania remineralizacji. Wtedy wasz organizm będzie zupełnie inaczej reagował na głód cukrowy. Co ważne, glukoza, którą spożywamy szczególnie nadmiar cukru, która jest oczywiście podstawowym budulcem do pracy naszego mózgu i nie bójmy się tego, ale ona musi być odpowiednio spalana, do lepszego właśnie przetrawienia, spalenia potrzebuje tlenu, hello, tlen, dech, wydech, biegamy, dotleniamy się. Osoby, które są uzależnione od cukru, muszą nieustannie szukać aktywności na świeżym powietrzu. To jest trzeci filar najważniejszy. Jest tego dużo, ale jak wszystkie zainstalujecie, głód cukrowy gwarantuje pokonany, bo ja mam setki, tysiące osób, które sobie z tym poradziły. To dlaczego wy nie mielibyście i wasze dzieci sobie z tym poradzić? Kwasy tłuszczowe trzeba też suplementować. Zbadać emocje, obniżać poziom stresu, czyli miłość w rodzinie. Wypoczynek to jest podstawa. Osoby, które jedzą dużo cukru, źle śpią, nie regenerują się, muszą później nadrabiać tą glukozą po prostu w ciągu pracy, w ciągu dnia. Głowa cały czas myśli nie na tym, co mam zrobić, tylko co zjem. To jest pierwszy symptom, że jesteśmy nienatlenieni, nie mamy właściwego poziomu właśnie minerałów w organizmie, jesteśmy zakwaszeni. Uwaga, bardzo ważna rzecz, szczególnie dla pań, które cukiereczki i ciasteczka uwielbiają. Oczywiście, któż nie lubi ciasteczek, pysznych, drożdżóweczek, ja też czasem sobie śmignę, a co? Stać mi na to w końcu, jestem dietetykiem. Słuchajcie, żartuję oczywiście, przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem. Najważniejsza rzecz,
rozgrzewamy się wymarznięci i zmarzlaki. To jest bardzo cenna informacja, ponieważ wyziębienie organizmu powoduje utratę poczucia bezpieczeństwa. A jak jestem w zagrożeniu, nie ma bezpieczeństwa, pierwsza moja myśl, poprawić sobie humor. I co zrobimy? Pączuś, drożdżóweczka, czekoladka i tak dalej. To jest podstawa. Czyli zawsze termosik pyszny naparem. Jak tylko pomyślę o ciasteczku, wypiłam gorący sobie termos i już mi się nie chce jeść słodyczy. Dlaczego? Ponieważ rozgrzewam żołądczne dzione i pierwszy ten głód cukrowy znika. Bez termosu uzależnieni od cukru absolutnie nie mają szans przetrwać, szczególnie jesień, zima. Bądź gotowy na kryzys, to jest podstawa. Jest taka świetna modlitwa tutaj, żeby sobie pomóc też z nieba. Panie Boże, spraw, aby tak mi się chciało, jak mi się nie chce. Uwielbiam to, czyli to trzeba po prostu tutaj zainstalować szybciutko i to działa jak prawo grawitacji. Uwaga, celebruj posiłki i gotuj pełnowartościowe posiłki. To jest bardzo ważna rzecz. Kto ma z was, kochani, raz, dwa, trzy, proszę napisać, ciągle, nieustannie myśli wokół ciasteczek, słodyczy, czekolady, drożdżóweczek i pączków. Raz, dwa, trzy, proszę, piszemy. O, ja owoce, ja mam, ja często. Ale pięknie, czekolada, tak lubię czasami, ja lubię. Kocham, piszą niektórzy. Wszyscy uwielbiamy słodycze, pięknie. Co w termosie? A, tu ktoś pyta, co w termosie? Najlepsza jest malina, ponieważ w połączeniu z koprem włoskim. Malina jest lekko kwaśna, koper słodko-gorzki i ta kombinacja lekko rozgrzewa żołądek, pobudza śledzione i daje nam poczucie komfortu, czyli nie mamy tak, gasi bardzo pragnienie. Ogólnie gasi pragnienie, czyli nawet jak jesteśmy bardzo głodni, pijemy taki napar, w porównaniu z zimną wodą, gasimy pragnienie, czyli jak gdyby już mamy skok w dobrą stronę, nie rzucamy się na słodycze. Ja nie jestem smakoszem słodyczy, gratuluję, pewnie grupa 0, pani Ania 5. Może być tak. Czasami lubi wtedy mięsko na przykład. O, Aniu, możesz napisać. Bogumiła zając, teraz jest wielki post i nie jem batonów, ale z tym mam problem. Ha! Gratuluję, czyli 40 dni bez batonów. Można ruszyć po świętach jak znalazł Mazurki. Także Mazurka Dąbrowskiego można zagrać jedynie, jeżeli jesteśmy uzależnieni, także spokojnie. Malina, liść czy owoce? Malina, liść, bardzo dobry, o dobre pytanie. Bardziej wzmacnia żołądek, ale nie jest to regułą. Ważne, żeby nie kupować szczególnie herbat typu czarna herbata malinowa. Musi być susz. To jest podstawa. Bardzo dużo producentów niestety nas tutaj oszukuje. Hello. Herbata zielona, yerba mate. Jest pytanie. Magda 9. Herbata zielona wychładza, yerba mate pobudza. Dla rozgrzanych jak najbardziej. Jaka malinowa? A cukier trzcinowy? Cukier to cukier. Miód? To też miód, to cukier, to wszystko fruktoza, glukoza. Lecimy dalej. Kasza jaglana, orkisz, komosa, quinoa czy owsianka? Uwaga, czekamy na quiz. Zapraszamy tutaj grupę naszą. Teraz zobaczymy cała prawda o tym. Poproszę o narzędzie tutaj nasz. Odpowiedzi. To jest bardzo ważne. Po tym, zaraz jak będziecie odpowiadać, zrobimy sobie krótką przerwę, półtorej minuty, góra dwie, żebyśmy pochylili się nad tym, co odpowiedzieliście. Widzę, że już tutaj odbieracie to narzędzie. Mam nadzieję, że to wszystko sprawnie nam pójdzie. Także chwila przerwy, bo tutaj było szybko, bardzo dużo informacji, można to uporządkować i spokojnie.
Czy mnie słychać po tym quizie? Ja też zaznaczę. Słowem. Czy mnie słychać, kochani? Raz, dwa, trzy. Proszę o krótkie tutaj hasełka na czacie. Tak, dobrze. Odpowiedzieliście? Czy to było trudne dla was? Dobrze. Woda z krana. Czy butelkowa? No dużo ciekawych pytań. My sobie te pytania będziemy rozważać na koniec. Także spokojnie. Ja bym chciał zobaczyć teraz nasze tutaj ankietę, jak wyszła, abyśmy mogli sobie podsumować i omówić. To jest bardzo ważne dla wszystkich nas tutaj. Jak gotować orkisz ziarno i co można z niego zrobić, jakie jeść. Wioleta, odpowiemy. Bardzo dobre pytanie. Wszystko zbieramy, wszystko obserwujemy, kochani, spokojnie. Myślę, że 5, co najmniej 10 lat będziemy mieli z wami tutaj do czynienia, żeby to wszystko ugruntować, bo tej wiedzy jest. Jeszcze chwila, dostaję tutaj od działu technicznego odpowiedź, ale my się nie spieszymy, jest radośnie, kolorowo i zdrowo, także spokojnie. To jest dla nas wiedza bezcenna, dzisiaj bez tej wiedzy nie ruszymy do przodu, będziemy chorować, cierpiętnikami będziemy, a nam chodzi o to, żeby być radośni. Tutaj widzę pytanie Sylwia 4. Bardzo proszę odpowiedź na pytanie o kefir wodny. O, tu przyznam szczerze, że to jest strzał w kolano dla mnie dla dietetyka, bo jeszcze o wodnym kefirze nie słyszałem. Także będę musiał też doczytać. Ale ciekawe pytanie. Czy warto jeść czosnek codziennie przy grzybicy? Jeżeli jest układ trawienny słaby, surowy czosnek nie. Wąchamy czosnek. To będzie ciekawostka na kolejne webinary, jak działa wąchanie czosnku i jest bardziej działające, nie obciąża tak układu. Jak to zrobić? To Francuzi już rozkodowali dla niemowlaków. Opowiem wam w kolejnych odcinkach. Ha! Mamy webinar! To znaczy webinar mamy, ale mamy quiz. Kasza jaglana 37%, orkisz 15%, komosa quinoa 8%, owsianka 14%. Powtórzę jeszcze raz pytanie, które zadaliśmy. Co jest zdrowsze dla dzieci? Uwaga, odpowiedź brzmi: wszystko jest zdrowe dla dzieci. Teraz tylko dla jakich dzieci, kiedy i tak dalej. Przede wszystkim bardzo fajnie z jaglaną, ponieważ kasza jaglana jest wszechstronna i ona może nam tutaj bardzo pomóc w tym, żeby faktycznie profilaktyka codzienna była właściwa, szczególnie dla dzieci. Orkisz, który wraca do łask, jest, można powiedzieć, od kaszy jaglanej nawet cenniejszy niż jaglanka dla wielu dzieci szczepionych, które mają problemy z krwią, konkretnie z jej niedoborem, anemią, słabe mięśnie, czyli uwaga, kombinacja typu dziecko pasywne, kasza jaglana i orkisz. Owies już odpada, ponieważ owies jest za słaby energetycznie. Kasza uwalnia dłużej węglowodany złożone w jelicie cienkim, z których mamy energię na dłużej. Orkisz jeszcze lepszy. Witaminy z grupy B, czyli jeżeli dziecko jest ospałe, pasywne, to pamiętajmy, że owsianka nie ma tyle złożonych produktów pobudzających układ nerwowy, co kasza jaglana i orkisz. Tu przypomnę, że jaglanka posiada witaminę szczególnie B17, B3, niacyna. Są bardzo cenne dla układu nerwowego witaminy. To są bardzo ważne rzeczy. Oczywiście najlepsza przy leczeniu grzybicy, czyli w profilaktyce, jest komosa quinoa. Tu przytoczę francuskiego lekarza Luca de Chaper. To jest światowy ekspert, lekarz leczący kandydozę. Ja już 15 lat temu, kiedy zmagałem się z moją chorobą właśnie grzybiczą, trafiłem dzięki Bogu na jego książkę. Wtedy komosa ryżowa jeszcze była wtedy absolutnie niedostępna w Polsce, więc ja kandydozę zwalczałem z udziałem kaszy jaglanej, między innymi redukcji i eliminacji.
ale dzisiaj komosa ryżowa jest popularna i warto dzieciom ją jak najczęściej stosować. Jest bardzo energetyczna i uwaga, bardzo ważna rzecz, przede wszystkim zawiera 10 razy wapnia więcej niż mleko. Czyli jeżeli odstawiamy, wchodzimy w dietę bezmleczną, trzeba poznać zamienniki. Quinoa jest fenomenalna pod tym względem. Mamy jej 3 odmiany, czarna, czerwona i biała. Najlepsza jest, najłatwiej do ugotowania, biała. Natomiast wyziębione dzieci, słabe, słaba krew, najlepsza jest komosa czarna. Ona co prawda się tak nie rozgotuje jak biała, będzie taka trochę jak mak, ale nie bójcie się ją dodawać również do pasztetów warzywnych. Przemycajcie komosę do pasztetów warzywnych. Dzisiaj mamy, nie wiem, no nie chciałbym Was niepokoić, kochani, ale jest tak wiele tej wiedzy, że ciut dłużej, kilka minut dłużej. Także jeżeli będziecie mieli cierpliwość, wytrzymajcie, bo naprawdę warto, bo ta wiedza jest bezcenna. Teraz przejdźmy spokojnie jeszcze do owsianki, czyli owsianka to jest najbardziej popularny w naszej kulturze taki śniadaniowy produkt. Dzieci często dodają owsiankę. Łączmy po prostu kaszę jaglaną, orkisz i komosę z owsianką. Czyli na przykład 70 cent kaszy i dodawajmy owsianeczki trochę, żeby troszkę te dzieci nasze rozjuszyć. Ale kombinacja jest o tyle ciekawa, że jak najmniej dla zmarźlaków, infekcje, problemy skórne, łączyć owsianki zboża z owocami. To jest najgorsza kombinacja. Najgorsza kombinacja. To jest podstawa. Czyli owoce zamieniamy na migdałki, orzeszki laskowe są świetne, bo mają lekko gorzkawy smak, słodkawo-gorzkawy. Bardzo fajnie też to działa w takiej profilaktyce zdrowia. Owoce staramy się przygotowywać osobno. Wyjątkiem może być tutaj dobry chlebek bananowy, który możemy też dać dzieciom do szkoły, który jest bardzo energetyczny. Tutaj pasywne dzieci nie, ale aktywne tak, którzy dużo biegają. W moich książkach znajdziecie przynajmniej 2-3 przepisy na chleby bananowe. I to jest taki domowy chleb bananowy z mąki orkiszowej, fenomenalny. Ale pamiętajcie o kurkumie i o kardamonie, które trzeba dodać do receptury. Możemy go zrobić albo z mielonym siemieniem lnianym, albo z jajkiem. Tutaj jest bardzo energetyczny, fajny, ale już do tego nic. Czyli jak dziecko idzie do szkoły, to tylko ten chlebek bananowy jest bardzo aktywny, ma jakieś zajęcia sportowe i spokojnie to wszystko spali, szczególnie do 13-14. Domowy chleb bananowy to jest nauka zdrowych fast foodów, to od czego dzisiaj zaczęliśmy. Dziękuję za świetne rozwiązanie naszego quizu. Teraz usiądźcie też wygodnie, bo będzie bardzo ważna rzecz. Profilaktyka. Bez glutenu, bez mleka i cukru. Bo mamy, już jak to widzą, są przerażone, jak ogarnąć coś takiego. Ale kiedy jest faktycznie patologia, kiedy jest duży problem, kiedy mamy autoagresję u dzieci, Hashimoto, różne problemy, taka dieta przynajmniej 3 miesiące przynosi efekt. Tu trzeba sobie wziąć to głęboko do serca. Zresztą ja będę pisał książkę o tym, jak dzieci leczyć właśnie dietą. Potrzebuję jeszcze trochę badań. Myślę, że co najmniej 1,5-2 lata, bo to będzie książka bardzo praktyczna, sprawdzona. Nie chciałbym tutaj publikować rzeczy tak mglistych gdzieś tylko z YouTube'a czy gdzieś z Google, ponieważ mamy tej wiedzy bardzo dużo, ale ona jest dzisiaj jeszcze bardzo nieuporządkowana. To też jest ważna informacja. Orkisz niemodyfikowany może stanowić wyjątek w takiej diecie bez glutenu. Podstawa to jest, tak jak wspomniałem, 3 miesiące. Pełnoziarnista z wykluczeniem białej mąki. Poziom glutenu w zbożach niestety wzrasta. Z roku na rok przez 50 wzrósł bardzo dużo. Jest to związane, kochani, z tym, że po prostu rolnicy chcą mieć jak największe plony, zarabiać forsę, a my niestety na tym tracimy nasze zdrowie. Dieta bezlaktozowa czy bezmleczna, co z wapnem? Właśnie, to jest podstawowe pytanie. No i co z tym wapnem? Uwaga! Kiedy ograniczamy produkty obciążające kanały immunologiczne i nerki, wzrasta poziom witaminy D w organizmie. To jest bardzo ważna informacja, która jest, uwaga, odpowiedzialna za wchłanianie wapnia. I tu przypomnę jeszcze komosę ryżową, która ma bardzo fajne wapnio i trzeba doczytać wapnie i też trzeba doczytać produkty pełnoziarniste, gdzie ten wapń występuje i w jakich warzywach. To trzeba po prostu się pochylić nad tabelkami, również są w mojej książce i tam wszystko doczytać. Najważniejsza rzecz,
cukier degraduje jelita. Tak kończymy, czyli jeżeli mama, tata zmagają się z przewlekłą nietolerancją, mamy zdiagnozowane rzeczy, wykonaliśmy test wiarygodny, bo uwaga, dzisiaj testy są różne, no to trzeba podejść konkretnie do tego leczenia. Czy ktoś z Was, kochani, wykonywał testy na nietolerancję? Raz, dwa, trzy, proszę o odpowiedź. Jakie testy też napiszcie? O, widzę bardzo dużo. Jakie były wyniki, możecie też napisać. Także pobawcie się tutaj trochę na klawiaturze, ja zaraz to czytam i słów kilka jeszcze podpowiem. Między wierszami przeskakujemy na kolejny bieg, czyli poznaj zdrowe zamienniki. I tutaj podstawą jest właśnie umiejętność właściwego zbilansowania naszych potraw. Także uśmiechnijcie się, drogie mamy, bo bilansowanie to jest podstawa, czyli ta wiedza jest bezcenna. Nikt nigdy wam tego nie powie, to jest wszystko wiedza praktyczna. To jest podstawa praktyczna, tylko praktyka się tutaj sprawdzi. Metodą prób, błędów, nagradzania, kombinacji, rok jesteście mistrzami w kuchni. I wszyscy chcą z wami rozmawiać i pytać się, jakby się to osiągnęło. Uwaga, dieta detoksykacyjna, czyli na przykład kasza z batatem pieczonym, z tynią, z marchewką, który dzieci uwielbiają, jabłuszko, suszone owoce, zastąpić smak niesowo, doprawić najważniejsze, kuchnia nie może być na talerzu smutna. To ma być arcydzieło. Jeżeli chcecie dzieci zachęcić do zdrowego odżywiania, proszę zobaczyć, jakie robi Marek Zaremba w swoich książkach zdjęcia, bo to jest klucz sukcesu tych programów. To ma być radosne i kolorowe, a nie smutne, szare. To nie ma być jakaś breja na talerzu i później płacicie 10 zł od kaszy, bo dziecko i tak tego nie zje. Musi być przede wszystkim rewelacyjnie podane, przygotowane, świeże. Wtedy jest sukces murowany. Uwaga, bardzo cenna informacja. Trzeba to zanotować dwoma rękoma. Produkty kwaszone. Kwaszone. Szczególnie barszcz, zakwas raka, jak najczęściej dzieciom przy nietolerancjach pokarmowych, ponieważ tam przemycimy przyprawy typu oregano, majeranek, czosnek i tam już w organizmie robi się konkretny porządek. Nawadnianie organizmu, bardzo ważna rzecz, ja tutaj muszę przełączyć, a już mamy. Nawadnianie organizmu, to od razu proszę Was, ja jeszcze tylko popatrzę te testy. Na alergię pokarmową wynik dodatnie, prepaid, vega test, nie widzę food detective, napiszcie czy ktoś, Cambridge 200 mleko, makrela, kukurydza wyszła nie wolno, pszenica marka. Uwaga, nie bójmy się tych testów też tak bardzo, ponieważ wiele z tych produktów w diecie tak zwanej rotacyjnej można wprowadzać metodą prób i błędów. Czyli jeżeli mamy nietolerancję niewielką na przykład na soczewicę, czy nawet na prosto, rzadko się to zdarza, ale może być, to próbujemy na przykład raz na 2-3 tygodnie to prosto wprowadzać. Jeżeli jest oczywiście duża nietolerancja, skupiamy się na produkty wykluczyć. Ale nie jest powiedziane, że nie można do nich wrócić, wręcz przeciwnie. Powiem wam tylko krótko, że ja kiedyś miałem strasznie chorą dwunastkę. Leczyłem się przez kilka miesięcy marchewką codziennie spożywaną napczo gotowaną w tłuszczu i nabawiłem się nietolerancji pokarmowej na marchew, ale wyleczyłem jelito. Później marchwi nie jadłem i wszystko się udało wyregulować. Także to trzeba kombinować. Zdrowie jest bezcenne, trzeba działać. O, widzę, jest food detective, nic nie wyszło. No to gratuluję. Anka, bardzo fajnie, że jesteś zdrowa. Kiszone tu pytają, a nie kiszone. Kwaszone, kiszone. Uwaga, jest dużo produktów bardzo oszukanych. Zakwaszonych octem. Najlepszy jest krótki okres kiszenia kapusty. Jak jest za długi, szczególnie kapusta, zwiększa się poziom histaminy, o której dzisiaj rozmawialiśmy. I dzieci, uwaga, które mają świąt, problemy skórne, faszerowane kapustą kiszoną, bo jest super probiotyczna, nie ma efektów i nie będzie. Lepsza będzie kasza jaglana z gęsim tłuszczem na śniadanie. Efekty murowane w takim przypadku. Amen. Lecimy dalej. Woda, soki, herbat czy zupy. Tu jeszcze cofnę się do tego slajdu. To jest podstawa, żeby zastosować w odwrotnej kolejności. Czyli zupy, herbatki, soki i woda. To u dzieci jest podstawa. A my najczęściej dzisiaj woda, soki, herbatki i na końcu zupy.
Te maluchy będą jadły zupy, te będą bardzo zdrowe. Ja byłem niejadkiem zup, nie jadłem i chorowałem. Teraz jem ciągle tylko zup. Relacje w rodzinie. Startujemy teraz do takiej trochę no, holistycznej naszej układanki, to co zawsze. Przejdziemy to raz, dwa, trzy. Będzie radośnie. Powiemy też słów kilka zaraz o relacji w rodzinie. Siła wzajemnej miłości to podstawa. Jeżeli jej nie ma, to możemy tutaj gotować bezglutenowo, bezmlecznie, bezcukrowo. Będzie trudno. Także uśmiechamy się, kochani. Nie smućmy się tym, bo to będzie bardzo cenne teraz, co powiem. Prawdziwie kochać to akceptować, uwaga, najpierw siebie. To podstawa. Dbać o siebie. O dobrostan duszy, psychiki, ciała, rozwijać talenty, odżywiając się tym, co daje siłę i zdrowie. I to nie jest do dzieci, tylko do rodziców. Jeżeli rodzic przyjmie taką postawę, to już 70% szansy, że dziecko będzie zdrowe. Ponieważ większość nawyków, jak wiecie, dzieci przejmują od rodziców. Rozwijać cnoty duchowe, nie wstydzimy się tego, ponieważ chrześcijaństwo, zawsze to podkreślam, podlewam to kościelnym sosem moje książki, jak wiecie, to podstawa czynu i działania, a nie kanapa i pilot. To jest podstawa, to jest najważniejsza rzecz. Post w rodzinie uzdrawia bardzo. Ja tu mogę też przypomnieć, już raz kilka mówiłem o tym, że przez post odpowiednie przyjęcie tej postawy udało się wymodlić wiele różnych rzeczy. Szczególnie, że nasze dzieci tak sobie fajnie funkcjonują. Uzależnienie dzisiaj. Bardzo dużo mam rodziców, którzy no niestety zmagają się z uzależnieniem. Od internetu, od słodyczy, od tych wszystkich rzeczy. Są bezradni. Od rana do wieczora na kolanach nic się nie dzieje. Zachęcam do postu. Miałem taką sytuację, kiedy było zniewolone dziecko. Bardzo mocno zignorowało wszystko, rodzice bardzo wierzący, fajni ludzie, natomiast dziecko wpadło w okultyzm, nie mogli sobie z tym poradzić. Ja podjąłem z moją żoną post na chlebie i wodzie. Nasz przyjaciel, kapłan, odprawił mszę w intencji, to było zupełnie w innym mieście. O 18 urodziny, kilka miesięcy później dziecko zgłosiło się do swoich rodziców, żeby zaprowadzili je do egzorcyzmu. Także dzisiaj jest cudownie, rodzina szczęśliwa, radosna, a przez dłuższy czas było źle. Powoli kończymy, także spokojnie. Przejdźmy jeszcze sobie tylko właśnie, że to pomaga nam powoli tutaj pokonać wszystkie te kryzysy w małżeństwie. Jest takich 7 kroków, które ja przedstawiam w mojej książce Jaglany Detoks, kolejny krok. Pierwszy tak, no zachęcam szczególnie do lektury. Ja też to zastosowałem w moim życiu. Bardzo dużo ludzi korzysta z tego. W ciągu detoksu, jeżeli zaplanujecie sobie 7 dni, możecie każdy dzień przemedytować. Pierwszy dzień tego programu to jest Jak Miłości. Ja do mojej żony całe życie mówiłem, kocham cię po hiszpańsku, żona opowiadała mi po chińsku, o co ci chodzi. Trzeba rozwijać właśnie te języki miłości. Ja pochodzę z domu, kiedy byłem zagłaskany przez moją mamę, żona nie, więc ja oczekiwałem tego od żony. To są bardzo ważne rzeczy, dzisiaj bagatelizujemy je. Jeżeli nie dogadamy się z żoną, z mężem, mamy podobne problemy też z dziećmi. Komplementowanie, to też zachęcam szczególnie panów do tego, żeby no nie bagatelizować tego, bo to jest chyba podstawa tego, żeby dzisiaj wchodzić w te relacje miłości. Patrzmy na siebie jak cud. Miłe słowa zawsze zastępuje często dzisiaj niestety u nas krytyka, która jest no, fatalna w budowaniu prawdziwej profilaktyki zdrowia. Następny krok to słuchać i słyszeć. Można powiedzieć, no, mężczyzna jest trochę od słuchania, a kobieta od gadania. No i tak to wyszło nam tu dzisiaj, fajnie nawet, składnie. Milczenie oczyszcza słowa. Pamiętajcie, uwalnia je z estetycznego fałszerstwa i z takiej byle jakości. Uczcie się milczeć. W relacji z dziećmi też to się przydaje. Współczesność niesie dzisiaj ze sobą niemal neurotyczny lęk przed milczeniem. Jesteśmy zagłuszani, jesteśmy zahipnotyzowani, żyjemy jak chromosomy jakieś po prostu i trzeba się z tego wyrwać. Inaczej będzie trudno. Życzliwy dialog prowadzi ostatecznie właśnie ten kolejny krok do życzliwego dialogu w rodzinie. Ja się tego nauczyłem, byłem zawsze mądry, wszystko chciałem po swojemu i tak dalej, i tak dalej. Jak zainstalowałem te wszystkie wtyczki, o których właśnie mówię na koniec naszego webinaru, to wszystko fruwało po prostu w ręcznik i było cudowne.
Po prostu milczenie jest miejscem narodzin słowa. Słowa przemyślanego, głębokiego, pełnego miłości, ciepła. I to jest podstawa, żeby zrozumieć siłę gniewu i siłę miłości. Oręż kłótliwości nie ma szansy sprawdzić się w budowaniu takiej zdrowej profilaktyki zdrowia w całej rodzinie. To jest podstawa. Osoby kłótliwe, pełne goryczy oraz gniewu, uwaga, które wszczynają kłótnie, są zachwaczone i powinny się odkwaszać. Obdarowanie, wiadomo, prezencik zawsze zrobi grę, także tutaj szybko przeskoczymy dalej. Trzeba się po prostu obdarowywać, chwalić, nagradzać. To podstawa. Rodzice również za sukcesy w leczeniu dzieci. Wspólny czas. I tu uwaga, dzisiaj jest to chyba największe nasze wyzwanie. Globalna mantra, nie mam czasu. Dla dzieci, jeżeli nie znajdziecie czasu i dla siebie, absolutnie nie będzie szans na to, żeby ten zdrowy dom pachniał miłością i zdrowym jedzeniem. To ja zawsze często powtarzam, że dom, który praktycznie pachnie miłością i dobrym jedzeniem, to jest dom, do którego każdy chce przychodzić. Jeżeli do waszego domu nie ma chętnych, goście nie chcą w nim przebywać, to znaczy, że coś trzeba zmienić, że tam trzeba tych gości zapraszać, trzeba to wałkować, wspólny czas z rodziną, z dziećmi, to podstawa. I teraz uwaga, ostatni krok niemalże w naszym siedmiodniowym kroku do zdrowia, miłość dotyku. Dzisiaj brakuje nam wszystkim tego, to jest taka klęska w relacjach. Najbardziej zagłaskane są dzisiaj telefony komórkowe, także kochani rodzice, zacznijcie dbać o to, żeby głaskać żonę, masować jej stopy. Ja tak uratowałem moje małżeństwo. Nie bójmy się tego, ponieważ to wszystko w naszej dietetycznej huśtawce zmiennych nastrojów i smaków ma ogromny, kolosalny wręcz wpływ. I te najprostsze rzeczy, które dzisiaj może się dla was są, przepraszam, banalne, śmieszne, one najbardziej zadziałały w moim przypadku wśród tysięcy moich pacjentów. Czasami jak przychodzą do mnie osoby, ja pytam o te relacje między rodzicami. Dziecko patrzy na rodziców z tęsknotą. Jak mówię o dotyku, o miłości, o samotności, dziecko wpatruje się. Często są to anoreksje, bulimie. To są naprawdę poważne dzisiaj schorzenia, o których będziemy też mówić w naszych następnych webinarach. Zapraszam serdecznie na kolejne cykle. Tutaj grupa na pewno Rafael i program Projekt Szczególnie Właściwy Tor będzie dla was przygotowywał te wszystkie zapowiedzi już drogą mailową. Jak tego wszystkiego dokonać? Moim ulubionym fragmentem z listu świętego Pawła, którego uwielbiam, bo on doskonale wpisuje się w naszą współczesność. Zresztą jest coś takiego, o czym pisze święty Paweł już dawno, dawno temu, że w czasach ostatnich będą zakazywać związków małżeńskich, takich jak nie być powinny, i zakazywać jedzenia pewnych pokarmów. Czyli to, co dzisiaj widzimy, to o czym żeśmy rozmawiali, kochani, skrajności dietetyczne, różne koligacje w relacjach, panie z paniami, mężczyźni z mężczyznami i tak dalej, surokatki. Wiadomo, o co chodzi, nie jest to fajne. Także wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, to jest mój ulubiony slogan. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy, pytania, pamiętajmy, że mamy Boga Wszechmogącego, który chce nam pomagać, to jest miłośnik życia, jak przeczytamy w Piśmie Świętym. Nie wstydźmy się tego tematu. Modlitwa i post w moim życiu dokonały cudów. Ja często zachęcam, szczególnie na przykład mężów, którzy mają problemy z nowotworem u dzieci, u żony, żeby podejmowali post i się modlili. Naprawdę ostatnio dostałem takie świadectwo. Ja nawet, ta osoba nie wie o tym, podjąłem post na chlebie i wodzie. Podjąłem wspinaczkę w góry na ekstremalną drogę krzyżową. Modliłem się za tą osobę. Tydzień później dowiedzieliśmy się, że nie ma absolutnie przerzutów raka. To niesamowite informacje, wspaniałe informacje. Musimy w to uwierzyć, że nie jesteśmy sami i nie będziemy sami. Bóg jest miłośnikiem życia, chce nam pomagać, ale trzeba mu otworzyć serce, żeby działał, żeby mógł działać. I takich świadectw mam mnóstwo. Coraz więcej ludzi, którzy wierzą w to, korzystają z tego i nie warto tego, kochani, bagatelizować. Kochajmy się wzajemnie, a teraz zachęcam już do pytań. Zadawajcie pytania. Bardzo wam dziękuję za ten webinar. Jeszcze się nie rozłączamy. Jeszcze do was na chwilę wrócę, ale teraz oddaję głos Bartkowi. Czekamy na pytania. Dziękuję bardzo.
że cię wyrzuciło na webinaru. Hej, 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 napiszcie proszę. O, widać, słychać? Mili Państwo? Hej, hej. Widać, słychać, super. Wyrzuciło mnie z webinaru na chwilę. Chciałem Wam tak z naszego prywatnego podwórka mojej żony i naszych dzieci powiedzieć o zastosowaniu pewnych rzeczy, o których mówi Marek. Ten język miłości, zwłaszcza przy stole, on ma do nas duże znaczenie. Staramy się zjeść wspólnie posiłek po powrocie do pracy, po powrocie z pracy do domu. No i próbowaliśmy przekonać dzieci, zjedz trochę warzyw i kończyło się to często kłótnią, tak? Będziemy, ale zjedz, ale czemu nie zjadłeś? Ma być czysty talerz, ma być pusty talerz. No i zauważyłem, że takie kłócenie się nie za bardzo się sprawdza. Nie wpadłem jeszcze na ten pomysł, o którym mówił Marek, żeby dawać piątaka za, za zjedzenie. Natomiast poszliśmy z dziećmi na proste porozumienie, czyli przygotowane w miarę zdrowe jedzenie. No i możesz sobie wybrać, ile chcesz i co chcesz. Natomiast proszę, żebyś to zjadł całe do końca. Natomiast jak wybierzesz, ile chcesz i co chcesz do jedzenia, to my jedną rzecz ci na odwagę dajemy do zjedzenia. Mam akurat trzech chłopców, dwóch już takich, tak, siada z nami do stołu. No to jest test na odwagę, test na rycerza i chłopaki jedzą, żeby zostać rycerzem, nie wiem, tam paprykę albo jakieś inne warzywo i ta metoda bezkłótniowa dużo lepiej się sprawdza i widzę, że stopniowo chłopcy zaczynają mieć warzywa. Do tego zupki, no na razie jesteśmy na etapie blendera, to wszystko musi być wymiksowane, ale też inne też się smakują i taką komunikacją pełną miłości to dużo lepsze daje rezultaty niż po prostu przymuszanie zjedz i koniec. Mili Państwo, mam do Was pytanie, czy ta wiedza prezentowana przez Marka się Wam podobała? Napiszcie proszę na czacie. Bardzo się podobała, ok. Czy życzycie sobie, żebyśmy zapraszali Marka do dalszych edycji, żeby były konkretne webinary dalej z Markiem robione? Ok, widzę, że tu jednoznaczna dosyć jest odpowiedź na ten temat. Ja tak siedzę i słucham tego i mam wrażenie, że to jest taki worek wiedzy po prostu, no, który ciężko naraz skonsumować. Marek po prostu sporo wie i ma doświadczenie swoim bazuje, więc jeśli Marek będzie chciał, to pomysł mamy taki, żeby go zapraszać do kolejnych webinarów tematycznych, punkt po punkcie, jakiś przepis do tego zrobiony. No i myślę, że to może zrobić dobrą robotę na dłuższy czas. Na zakończenie chciałem Wam o jednej rzeczy, ale tu mi komplementy walicie, ale Pan Schód, Panie Bartku, dziękuję, dziękuję. No, detoks ciała, ja byłem po prostu na detoksie i zleciałem 6 kilo, myślałem, że umrę po trzecim dniu, ale było warto. Jeśli chcecie, żebyśmy Marka dalej zapraszali, my go też bardzo chcemy zapraszać, zobaczymy, czy się zgodzi, liczymy, że tak. Dużo było pytań na temat tego, czy te webinary będą później dostępne, czy będą kiedykolwiek dostępne, czy chcielibyście mieć dostęp do tych nagrań. W sensie tak, żeby te trzy webinary były gdzieś tam ponagrywane, dostępne do odsłuchiwania. Ok, jeśli tak jest dużo osób, co by chciało, to mamy Wam do zaproponowania konkretny biznes. Jak wiecie, te webinary były bezpłatne i retransmisje dla uczestników. Natomiast biznes polega, mili Państwo, na tym, że gdybyście zechcieli wesprzeć tą akcję, do której zostaniecie przeniesieni po zakończeniu webinara, tą akcję, czyli konkretnie promocję filmu o potędze modlitwy różańcowej. Bardzo wierzymy w to, że ten film może przemieniać życie wielu ludzi, że modlitwa różańcowa może to robić. No i generalnie od tego, ile się uzbiera na promocję, do tylu, myślę, że nawet milionów osób ten film może dotrzeć. I biznes tu jest prosty. Dla osób, które są na naszym webinarze teraz, mają możliwość teraz lub po zakończeniu, żeby za 47 zł nabyć wszystkie webinary, które, te trzy, które zrobił Marek i mieć do nich dostęp po prostu przez internet, kiedy się Wam tylko podoba, żeby móc sobie przewijać, odsłuchiwać, jak tylko będziecie chcieli. I w całości te 47 zł zostanie przeznaczone na promocję filmu, czyli otrzyma je stowarzyszenie Rafael. Jeśli byście chcieli, to po prostu do takiej inicjatywy zachęcamy.
ona sobie po prostu, kupując tą cegiełkę za 47 zł, uzyskać dostęp do tych trzech webinarów. Na zachętę powiem, że te webinary również będą sprzedawane później, natomiast planujemy to robić w cenie wyższej, ponieważ trzy takie webinary mają wartość około 200 zł, może to będzie trochę taniej, ale na pewno nie będzie za 47 zł, także serdecznie zachęcam te osoby, które podobało się to, co przygotowaliśmy, którym spodobało się po prostu ta koncepcja i forma. No, cel tych webinarów jest po pierwsze, żeby zwiększyć świadomość w zakresie zdrowego żywienia. Po drugie, są one organizowane po to, żeby uzbierać pieniądze na promocję filmu o potędze modlitwy różańcowej. Myślę, że te obydwa cele są dobre. Jak ktoś po prostu chce, to zapraszamy do kupienia tej cegiełki, a w zamian za to macie te trzy webinary i możecie słuchać, ile się Wam podoba i dowoli. Będziemy mieli jeszcze dzisiaj konkurs do rozstrzygnięcia. Mam ściągę. Konkurs to był konkurs na trzy najlepsze pytania z wszystkich trzech webinarów i fanfary teraz parabam, parabam, parabam. Zwycięzcami zostają miejsce pierwsze, nie, wszystkie miejsca ex aequo. Mail Piotr Tołkin, @gmail.com. Także Piotrze, gratulujemy Ci. Zwycięzcą jest również Alicja. Mail alicjacabaj@wp.pl i Agnieszka Awolińska @gmail.com. Te osoby niech napiszą proszę na maila andrzej@gloria24.pl andrzej@gloria24.pl i tam niech napiszą adres, na jaki mają zostać wysłane adres książki, które są nagrodami. Piotr Tołkin, Alicja Cabaj, z tego rozumie, i Agnieszka Wolińska. Piszcie proszę do Andrzeja, na jaki adres te książki mają zostać wysłane. Chciałem Was pozdrowić również od tej ekipy, której teraz nie widać na wideo. Pozdrowić od Andrzeja oraz Bogdana, którzy czuwają w Krakowie, oraz od Sebastiana, który czuwa w Polanicy nad przebiegiem tego spotkania. Przeprosić Was również chciałem za wszystkie problemy techniczne. No, mogę tylko powiedzieć, że staraliśmy się na maksa, kupiliśmy najlepszy sprzęt, najlepsze programy, ale i tak to wyleciało w kosmos. Po pierwsze dlatego, że myślę, że dużo ludzi było i no, to techniczne to problemy mogły wyskoczyć, a po drugie takie przeciwności w czymś dobrym, one też są wskazane. Taką nawet słyszałem anegdotkę, nie znalazłem tego mema w internecie, ale chciałbym go znaleźć. Stoi święty Maksymilian Kolbe w takim lekkim rozkroku, poważna mina, za nim stoją bracia z zakonu, trzyma przed sobą kartkę, znowu napisali na nas donos. To znaczy, że wszystko robimy dobrze. No i myślę, że to jest zabawne, jak takie rzeczy się dzieją. Okej, okay. Czy chcecie jeszcze na chwilę Marka do sesji pytań i odpowiedzi? Chcecie. A Marek chce jeszcze gadać, żyjesz tam? Marek, masz siłę? Czy już tam się dotleniasz? Jesteś, Marku? Halo, halo, halo? Jestem, tak, witam. A żyjesz jeszcze? Oddychasz? O, ja mam się świetnie. Jeszcze jeden taki webinar. Będzie trzymam za słowo, że się tych orzechów najadł z orkiszowymi naleśnikami i pół godziny temu mówiłeś, że jeszcze możesz dwie godziny bez Red Bulla. Także no myślę, że tyle nie przeciągniemy, ale kilka takich kluczowych pytań to myślę, że nasi słuchacze by z chęcią wysłuchali. Pozdrawiam Was jeszcze raz od całej ekipy, od grupy Rafael, od Stowarzyszenia Rafael, od Akademii Właściwy Tor. Ja będę zmykał, no bo Marek tu ma więcej ciekawszych rzeczy do powiedzenia w tym momencie. I życzę Wam dobrego dnia, a korzystając z okazji, że zbliżają się święta Wielkiej Nocy, życzę Wam, by ten czas był radosny, błogosławiony, przepełniony kontemplacją i życzę Wam, żebyście konkretnie przynajmniej jedną z rzeczy, o których Marek mówił, przy rodzinnym stole wdrożyli. Trzymajcie się, zostawiam głos Markowi i cześć. Tak, tam ponownie bardzo dziękuję za tyle wielkich, ciepłych, wspaniałych słów. To dla mnie wielki zaszczyt i wielka radość, że darzycie mnie zaufaniem, że spędziliście tyle czasu na dzisiejszym naszym spotkaniu.
ta wiedza jest przytłaczająca, którą ja posiadam. Ona po prostu budzi mnie w nocy. No, jest ogromna, ale jest nam potrzebna, uporządkowana. Pamiętajmy, że bardzo dużo mamy dzisiaj tej wiedzy na rynku, ale wiedza najlepsza jest praktyczna. To jest podstawa. Tu też nie komplikujmy, upraszczajmy. Odpowiadam szybciutko na pytania takie wybrane. Przede wszystkim co z tuszami? Tutaj dużo mamy takich pytań. Takie podskórne różne zmiany, niedobory w organizmie przede wszystkim, czyli remineralizacja, niedobory selenu, jodu, cynku, litu, witaminy C, to podstawa, w tym kierunku trzeba zmierzać. Czyli nie tylko powierzchownie dieta, problem transaminazy, trzeba sobie zrobić po prostu badanie wątroby, jak funkcjonuje wątroba, odpowiednie tłuszcze. Tłuszczaki pozornie prowadzą do tego, że chodzi właśnie o tłuszcz, którego spożywamy niewiele, niewłaściwy. To też będzie opisane bardzo szczegółowo w mojej książce jesienią Zatrzymaj Hashimoto. To będzie bardzo duża publikacja, nad którą pracuję od kilku lat choroby, 17, plus ostatnich wielu miesięcy, które robię sobie różne testy na sobie. Robię okresy 5-tygodniowe z odpowiednią suplementacją, bez suplementacji, z fitoterapią, bez fitoterapii i wszystko robię bardzo szczegółowe, kontrolne badania. Więc w tej książce będziecie mieli konkretnie na przykładu badanie Marek Zaręba Hashimoto, jak to wszystko funkcjonuje. Musimy tą chorobę zatrzymywać, szczególnie u dzieci. Ale na temat Hashimoto i autoagresji leczenia będzie całkowicie osobny webinar. Co z mlekiem roślinnym przy alergiach tutaj pokarmowych i nietolerancjach? Mam pytanie, ponieważ my przeskakujemy z mleka klasycznego często właśnie na roślinne i owszem, mogą się zdarzyć pewne nietolerancje, na przykład na migdały. Pamiętajmy, że unikamy mleka sojowego, ponieważ najczęściej jest soja modyfikowana. Soja wychładza najbardziej ze wszystkich produktów. Migdały ogrzewają, owies też ogrzewa, ciepłe to są mleka. Dla wyziębionych przy infekcjach mleka roślinne uważnie czytamy, jest bardzo dużo konserwantów i macie bardzo dużo różnych dostępnych tych mlek, trzeba czytać. Tak jak mówię, soja wychładza, poza tym wszystkie inne mleka powinny być ok. I przy alergiach trzeba ostrożnie, jeżeli raczej nie powinno być problemów, ale też można domową metodą robić na początku dobrej jakości, bez konserwantów. Mleko najlepsze jest migdałowo-słoneczkowe. W mojej książce Jaglany Detox też macie świetny przepis na genialne jaglane mleko, które bardzo łatwo zrobicie bez jakichś większych problemów. To jest mleko fenomenalne dla dzieci na początek przy alergii. Mrożonki i czy przetwory na zimę są zdrowe? Oczywiście jak najbardziej. Jeżeli mamy jakiś tam dostęp do dobrych produktów, jak najbardziej. Mrożonki jedynie nie mają tej biodostępności, ale jesień, zima, czemu nie? Jak najmniej tych mrożonek przy tych dzieciach pasywnych, czyli bez energii, bo one potrzebują konkretnie nieprzetworzonego, dobrze doprawionego pokarmu. Czerwone plamy na twarzy u dziecka. Bardzo częsta sytuacja. I teraz uwaga, wszystkie plamy pojawiające się na policzkach, bardziej element płuc słaby, podbródek, szyja, jelito grube, czoło, żołądek śledziona, bardzo, zmiany pod oczami, ciemne kręgi, półksiężyce, nabrzmiałe, problemy z nerkami. Bóle głowy, tutaj ktoś pyta, różne, też bardzo cenna informacja. Przy medycynie detoksykacyjnej, przy postach, detoksach, nawet jednodniowych, kiedy jest ból głowy, mdłości, to organizm domagał się wręcz detoksykacji, czyli to był bardzo dobry krok. Nie bójmy się bólów. Jeżeli są bóle, to znaczy, że to był świetny krok do zdrowia. Detoks jest bardzo cenną, jak gdyby, drogą do odzyskania równowagi wewnętrznej. I tej emocjonalnej, i duchowej, i również fizjologiczno-metabolicznej. Bóle głowy skroniowe, uwaga, słaba wątroba i pęcherzyk żółciowy. Pęcherzyk żółciowy ma też związek bardzo ścisły z emocjami, z lękiem i strachem. Jeżeli mamy problemy z podejmowaniem decyzji, to mamy bardzo słaby pęcherzyk żółciowy i też wątrobę po niego. Wszystkie bóle skroniowe związane są właśnie z żółcią,
z nadmiarową żółcią w organizmu stosujemy, szczególnie teraz o tej porze roku, kiedy wiemy, że jest cykl aktywny wątroby, Ostropes flamisty. Tu przypominam, miąższ regenerujemy proszkiem, czyli sproszkowany ostropes, a olej poruszamy złogi żółci. To podstawa. Olej z ostropestu teraz jest najlepszy na ten czas. Bóle z tyłu głowy, mogą być to bóle od kręgosłupa, to nie są raczej od trakiennego, więc tutaj trzeba też tego nie bagatelizować i właściwie do tego podejść. Może zrobić jakieś badanie albo zadbać po prostu o jakiś dobry marsz na zdrowie. Nordic Walking polecam szczególnie. Aloes, ostatnie pytanie, padło tutaj, bardzo modny, bardzo popularny. Wszyscy by chcieli pić aloes na wszystkie choroby, w tą kwestię litanii do witamin i tak dalej. Aloesie, módl się za nami, witamino C, módl się za nami. Absolutnie to nie jest kwestia tylko tego, że aloes wyleczy wszystkie choroby. Pamiętajmy, że aloes przede wszystkim to jest produkt bardzo mocno wychładzający, działający od pępka w dół. To jest najważniejsza informacja. Aloes działa od pępka w dół. Czyli jeżeli mamy zapalenie pęcherzy, słabe nerki i zaczynamy kurację aloesem zimą, to proponuję powoli pisać sesję. Absolutnie to jest prawda. Osoby będą permanentnie wychodzone, będą, oczywiście żartowałem, chciałem was na koniec trochę rozweselić, nie jest tak źle. Aloes bardzo delikatnie podchodzi do tego tematu. I uwaga, pić aloes latem. Kurację aloesem latem, to podstawa. Dziękuję za te wszystkie pytania. Ja też jeszcze raz witam bardzo. Marku, a mogę ci wbić na sam koniec z jednym pytaniem, które nie było ustalone wcześniej. Takie spontaniczne to czasem fajnie wychodzą. Z tych twoich kilkunastu lat praktyki, jaka jest najcenniejsza rzecz, której się nauczyłeś? I gdybyś miał ludziom, którzy nas przestaną słuchać za chwilę, powiedzieć tylko jedną rzecz, po prostu tak jakby to było, mówiłeś o testamencie, to taki twój testament webinarowy. Jedna rada. Jedna, ale konkretna. Powiem szczerze, że jadąc samochodem do Krakowa dzisiaj z Bielska, myślałem o tym, ale nie spodziewałem się, że to padnie. Ja poznałem przez moje życie, bo wiecie, że mam też akademię kulinarną, kulinare.pl baczyć. Zatrudniałem od lat najlepszych szefów polskich kuchni. Ja zawsze stałem w cieniu, bo zawsze się bałem kamery i tych wszystkich medialnych sytuacji, ale poznałem smaki wszystkich kuchni świata. I naprawdę wiele, wiele za mną jest lat po całej Polsce jeżdżenia warsztatów kulinarnych. I tak naprawdę smakiem najpiękniejszym w moim życiu to smak Eucharystii, czyli Jezus, który wykarmia moje serce każdego dnia swoją miłością. I tak naprawdę możemy jeść najzdrowsze dania na świecie, przeżywać uczty niebiańskie, ale to, co dzieje się w sercu człowieka w relacji z Bogiem, to jest dar najcenniejszy w moim życiu. I to, co wszystko robię, to robię dla Niego, bo On okazał mi swoje miłosierdzie, dał mi łaskę nawrócenia, uzdrowił moje życie, moje relacje z żoną, z dziećmi. Jak nie pochwalić się Bogiem, który kocha człowieka do szaleństwa? Przypomnę, że byłem naprawdę niegrzecznym chłopcem. Dziękuję. Marek, nic do tego nie dodaję. Kochani, mała niespodzianka świąteczna jeszcze dla wszystkich. 17 kwietnia rusza mój nowy projekt, fenomenalny, jaglanydetoks.pl. Będzie bezpłatna aplikacja, którą będziecie mogli zainstalować sobie i przechodzić swój detoks. Będzie mnóstwo informacji, podcastów, mnóstwo wiedzy. jaglanydetoks.pl już od 17 kwietnia dostępny w sieci. Jesteśmy po testach wielomiesięcznych i to wszystko już hula, śmiga, także zachęcam was też do tej strony, gdzie będziemy też również informować was o tym, kiedy na właściwym torze będą kolejne webinary. Jeszcze raz błogosławionych świąt, miłości Bożej, opatrzności i uwaga, zawsze ciepłej kaszy. Dziękuję wam, kochani. Trzymajcie się. Cześć.